Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Troitler. Moją dzisiejszą rozmówczynią będzie Marlena Kańduła. Poznańska portrecistka, której szybki i efektywny rozwój mocno motywuje do działania wielu fotografów. Z dzisiejszej rozmowy dowiesz się, jak pogodzić etatową pracę z fotografią, jak zarabiać na swojej pasji, a także usłyszysz, jak rozwijać umiejętności, by sukcesywnie podnosić poziom swoich zdjęć. Zapraszamy! Cześć Mardena! Cześć Michale, witam Cię! Cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać, bo na wywiad umawialiśmy się już kilka miesięcy temu. No od wakacji, ile dobrze pamiętam. Tak, bo to był chyba zlot w... We... Wrocławiu. Wrocławiu jakoś tak. No. Tak. Wtedy y, powiedziałem, że jesteś osobą, która musi u mnie na wywiadzie się znaleźć, <głos> <głos> i się nie odpuszczę. I dzisiaj y, w ten jesienno-zimowy y, dzień. <noise> bardziej zimowy, niż jesienny, bym powiedziała, ale okej. Okay. Będzie, znaczy, że przywiozłam tą zimę. Umowa była na jesień, no ale niestety nie wyszło. Udało nam się wreszcie spotkać, i cieszy mnie to, że przyjechałaś specjalnie do Krakowa. Też się cieszę, że mi się udało. Tym bardziej, że nie było mi tutaj 10 lat. W Krakowie nie było tak. 10 lat? Tak. Tak bardzo nie jest mi po drodze, nigdy, mówiąc szczerze, bo rzeczywiście problem jest z komunikacją, jako taką. Bo jak mam wiesz, mm. by siedzieć 5 czy 6 godzin w pociągu, to jest to nieziemska odręka dla mnie. Nie mogę siedzieć ja. w miejscu tyle czasu, więc. Bo ty Poznań, Ze względów nie? charakterologicznych, o tak. Rozumiem. Musisz, musisz dużo się ruszać, nie? Tak jest. Poznań. Tak. No to bo mhm. ja, ja też pamiętam do Krzysia Budycha, kiedy jechałem do mhm. Poznania, to to też pięć godzin faktycznie bite. Mhm. I to jest właśnie trochę szkoda, że tak nie ma takiego szybkiego połączenia jak pomiędzy Kraków, Warszawa mhm. to jest dwie godziny teraz. Teraz uruchomili loty, ale to jest tak, że lecisz chyba w czwartek, a wracasz w sobotę, czy piątek, niedziela, więc też tak no ni w i mi pasowało akurat mhm. w tym momencie, więc... No, ale, tyle fajnie, ale się że... udało, jesteśmy. Ale się udało i tym bardziej, że jeszcze mamy kolejną motywację do spotkania, bo jutro mamy też y, zwrot y, fotograficzny, więc dużo czasu ze sobą spędzimy. Cieszy mnie to ogromnie. <laughs> jutro też będziemy mieli dużo czasu na rozmowy, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą tak bardziej publicznie, żeby okay. tutaj nasi wspaniali odbiorcy też poznali ciebie. Oczy, większość oczywiście cię pewnie już zna, ale dla tych osób, które cię nie znają, Chciałbym, żebyś na początku przedstawiła się i powiedziała troszeczkę więcej o swojej fotografii i może opowiedz jak, jak to się zaczęło, że fotografia się w twoim życiu pojawiła. Fotografia w moim życiu, wiesz co, pojawia się już w czasie gimnazjum właściwie. Jak mama zadała mi jedno pytanie, czy ja mam jakąkolwiek pasję w ogóle. Wiesz, robiłam wszystko, milion różnych rzeczy i tańczyłam w zespole pieśni i tańca i na jakieś języki chodziłam obce i wiesz, masę, masę rzeczy mnie interesowało tak naprawdę i padło pytanie, a jaka jest taka twoja konkretna pasja? Tak starałam mówię, w sumie co nie mam żadnej takiej konkretnej, nie tak, którą rzeczywiście gdzieś tam porwała. I pamiętam, pojechaliśmy na wymianę do Niemiec. Moja nauczycielka od angielskiego, ona miała, ona też zawsze lubiła fotografować. Ewelina, serdecznie cię pozdrawiam, kochana, bo to dzięki tobie, tak naprawdę. I ona miała właśnie wtedy, pamiętam, kanona hmm, chyba 50 ale się nie mylę. Ja tak słyszałam, jaki ten aparat był piękny, był taki wiesz, duży, dostojny, ten obiektyw, takie wszystko było takie fajne, wow. I mówiąc szczerze, brutalnie się zakochałam w tym aparacie. Po prostu mhm. tak fizycznie mi się aparat spodobał. Nie mówię, kurczę, to może rzeczywiście ta fotografia byłaby tą pasją. I tak zaczęłam, wiesz tak, po trochu te zdjęcia robić, i rzeczywiście z tego to tak naprawdę wyniknęło. Pierwszy aparat to był Canon 1000, 1000 nie D, 1000 to była analogowa fotografia, na którego rzeczywiście długo, długo odkładałam, żeby w ogóle cokolwiek zacząć. I pierwsze fotograficzne kroki, pierwszą naukę w ogóle fotografii, to była nauka z instrukcji obsługi aparatu, mhm. bo kiedyś te instrukcje do obsługi aparatu były instrukcją do obsługi aparatu, nie tak jak teraz, że masz link do strony i szukaj sobie wszystkiego, czego chcesz. Także przez instrukcję do mojego obecnego aparatu nie przybrnęłam do samego końca, bo po prostu nie wytrzymałam. Ja muszę mieć wszystko wydrukowane na papierze, niestety, taka jestem bardzo analogowa w tym temacie, ale rzeczywiście z tej instrukcji od tego kanona 1000 wtedy. Uczyłam się, o wiesz, o czasach naświetlania, o trójkącie ekspozycji, wszystkich tych, o przesłonach, wszystkich tych, takich rzeczach, które są tak naprawdę podstawami, foto tak. podstawami fotografii, nie. Więc, no, więc instrukcja była moją pierwszą szkołą fotograficzną. I powiem tak, ta fotografia nam towarzyszyła zawsze w takich trudnych, ciężkich momentach. Jak gdzieś miałam kogoś doła, coś było nie tak, to po prostu brałam aparat, wyjeżdżałam za miasto, a że mieszkałam na Żuławach, tam było co fotografować. Krajobrazowo, oczywiście. I rzeczywiście ta fotografia odrywała mnie od rzeczywistości, pozwalała całkowicie wyciszyć umysł, całkowicie się wyłączyć. Później gdzieś to zeszło trochę na bok. Weszła fotografia cyfrowa, z którą ja nie do końca się polubiłam na początku, nie do końca ona do mnie przemawiała. Zawsze uważałam, że ta fotografia cyfrowa to jest bardziej grafika niż fotografia tak naprawdę. Mhm. Zwłaszcza jak już wszedł Photoshop i te wszystkie retusze, takie inne rzeczy. I gdzieś długo, długo byłam antynastawiona do tego. Aż w końcu na studiach dopiero gdzieś kupiłam swój pierwszy aparat e, cyfrowy, cyfrową pszczankę, to był akwarny. E, znajomy po prostu sprzedawał, więc wziąłem tak, jaki był. Ale wziąłeś taki, ciekawości, czy, czy chciałaś wiesz spróbować? To, chciałam, ten... chciałam wrócić z powrotem do fotografii, to, trochę pofotografować jakimś takim bardziej profesjonalnym, trochę sprzętem. To był taki półprofesjonalny powiedzmy. Ten stąd to był, to był chyba 66, ale się nie mylę. Jeżeli dobrze pamiętam, no nieważne. Tak czy inaczej, ten znajomy go sprzedawał? I on go sprzedawał za połowę jego wartości tak naprawdę, więc był to budżet, na którym nie było wtedy jeszcze stać na tym momencie, żeby to wydać. A jednocześnie ten aparat, wiedziałam, że on był dużo więcej warty, bo on go kupił tak naprawdę, żeby pokazać sobie znajomym, że on takie coś ma. Mm -hmm. Nad nią miał go obsłużyć, więc nawet nie miał żadnego przebiegu, mówiąc szczerze. I powiem ci szczerze, te zdjęcia z tego Soniacza tak mi się spodobały, że później, jak już teraz wybierałam właśnie te dwa, trzy lata temu swój aparat jakiś profesjonalny, to rzeczywiście z tego kanona wróciłam do Sonego, żeby na mm -hmm. tym sonym dalej robić, fotografować. Y ta fotografia, którą teraz się zajmuję, to ona tak naprawdę um, przyszła w dobie pandemii. Tak mi się wydaje, to była chyba pandemia. Jakieś 2 trzy lata temu, mniej więcej, to było tak, że um, zaczęłam szukać chyba monitora, właśnie, bo chciałam, um, chciałam popatrzeć, um, chciałam spróbować w ogóle Photoshopa. Stwierdziłam, że może rzeczywiście są tą fotografią cyfrową się przeproszę, może rzeczywiście te zdjęcia zacznę w jakiś sposób obrabiać, coś z nimi jeszcze więcej robić, z nimi więcej bawić. I szukałam w Googleu właśnie monitorów graficznych i gdzieś przy okazji wyskoczyła reklama lamp błyskowych. Mówię. W sumie może rzeczywiście, no to kupiłam sobie lampy błyskowe, tak wiesz, bez zastanowienia, bez niczego. Nie taki ciężki trochę okres miałam też w swoim życiu e, ze względu trochę na pracę, za dużo pracy i e, no i to właśnie w ten sposób właśnie weszły lampy, weszło do studio, i tak naprawdę przez te lampy kupiłam. Nie miałam już, mówiąc szczerze, trochę odwrotu, żeby mm -hmm. z tego się wycofać. Tak? No bo już zainwestowałam jakąś kasę w ten sprzęt. Stwierdziłam, że muszę się tego w jakiś sposób nauczyć, to obsługiwać. I, pod, i, I skoro już ten sprzęt był, tak, skoro już gdzieś tam chciałam to robić, to stwierdziłam, że może jednak będę fotografować ludzi. Chociaż ja zawsze od tego bardzo mocno stroniłam, zawsze wolałam krajobrazy i architekturę, bo to nie wymagało kontaktu z drugim człowiekiem. Jestem takim rzeczywiście bardziej introwertycznym typem osobowości, że. Jeżeli nie muszę, to się nie odzywam, nie wiem, gdzieś tam nie wnikam w tematy, które, nie wiem, jeżeli mnie ktoś nie poprosi o jakieś tam wyrażanie gdzieś swojej opinii, to raczej się nie wtrącam. I rzeczywiście baterię ładuję bardziej w samotności niż w grupie. Mhm. Więc też ten kontakt z ludźmi był taką trochę dla mnie szkołą, takim trochę przetarciem się, wyjściem ze swojej strefy komfortu. Ale powiem ci, znając ciebie, to właśnie wydawałoby mi się, że, że, że wręcz przeciwnie, że ty właśnie jesteś dusza towarzystwa i wszędzie cię pełno. No, taki, tak, 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 sobie ciebie wyobrażam. Cię znam. dziękuję ci bardzo, nie wiesz co? Powiem tak, jak już wy, wywalę się z tej strefy komfortu, bo ja mówię, że muszę się wywalić z niej. nie mogę z niej wyjść, bo wiesz, jak się wychodzi, to jest tak jak z wchodzeniem do zimnej wody. Jak zrobisz kroki, za zimno jednak się możesz mm -hmm. jeszcze wycofać, tak. nie? ale jak już się wywalisz, wrzucisz się po prostu, skoczysz, w to zimne morze, no to już nie masz wyjścia. Więc ja się mm -hmm. tak wywalam z tej strefy komfortu. I ta właśnie fotografia właśnie ludzi to była takim wywaleniem się ze strefy komfortu. I ona była też sposobem na poradzenie sobie z depresją, bo miałam taki okres w życiu, że rzeczywiście dopadła mi depresja i wiedziałam, że jeżeli coś dalej z tym nie zrobię, no to to się nie będzie co, będę po prostu przykreć życie sobie i wszystkim innym wokół. Więc pierwszym krokiem, jaki zrobiłam, to było wyrzucenie się z tej strefy komfortu i zapisanie się na coś, co chciałam zawsze robić, na język hiszpański. Zapisałam się na kurs hiszpańskiego grupowo oczywiście. Jako że stroniłam od ludzi, wolałam robić wszystko sam, to zapisałam się na grupowy kurs z ludźmi, których totalnie nie znam. Więc to był taki okay. mój pierwszy strzał na tą głębszą wodę, powiedzmy. A drugim strzałem właśnie była ta fotografia, bo tak sobie później w pewnym momencie uświadomiłam, że ta fotografia kiedyś jeszcze w przeszłości, czy w szkole, gdy miałam właśnie cięższe okresy, ona zawsze mi pomagała, zawsze mnie wyciągała. Tak jak mówiłam, po prostu czyściła umysł. I tak samo w trakcie tej depresji rzeczywiście ona mnie z tego bardzo, bardzo mocno wyciągnęła. Jest no. takim, że tak powiem, moim kawałkiem świata, moim tylko moim, w którym, w którym działam tak naprawdę zupełnie po swojemu i robię to właściwie dla siebie. Mhm. To, to, to cieszę, że fotografia tak potrafi mhm. faktycznie pomóc, bo jesteś nie pierwszą osobą, która faktycznie już mi tak mówi, że, że fotografia jest pewnym rodzajem lekarstwa. Mhm. Może to jest też kwestia tego, że w fotografii, właśnie jak się zatapiamy, to jesteśmy tu i teraz, i może tak. to też tak, jakby w momencie, kiedy jesteśmy w tej euforii mhm. robienia zdjęć, to zapominamy tak naprawdę o problemach, tak, bo tak. nie. Też w tym, tak, w momencie, w momencie, gdy zaczynasz robić te zdjęcia, tak. Na nie chodzi tylko o zdjęcia, jak, jakąkolwiek masz swoją pasję, tak. Niektórzy biegają, niektórzy. Nie wiem, ćwiczą jogę i w moim przypadku, twoim pewnie też jest to fotografia. W momencie, gdy wchodzę do studia, czy w ogóle się z kimś spotkam, biorę aparat do ręki, ja po prostu ja przestaję być, nie wiem, przestaję być żoną, przestaję być matką, przestaję być jakimś pracownikiem, przestaję być, nie wiem, koleżanką kimkolwiek. Całkowicie zapominam o Bożym świecie. Ja mogę cały dzień nie jeść, o tym nie pamiętam, a jak jest normalny dzień, gdy nie fotografuję, to nie daj Boże, że zapomniał jakiś posiłek, bo po prostu chodzę już nerwowa, nie? taka <laughs> czysta biologia. A gdy fotografuję, to tego nie ma. To jest zupełne takie całkowite odcięcie się od wszystkiego. No to Widzisz to ja, jak yy, robię zdjęcia, to też myślę o jedzeniu. <laughs> No ja nie, ja przy zdjęciach właśnie nie, w ogóle nie. tylko, że często się łapię na tym, że wracam po całym dniu, na przykład po sesjach do domu i mówię, kurczę, coś mi zjadał, w sumie głodna jestem, tak hm, na śniadanie nie zdążyłam zjeść. Nie? I łapię się na tym często właśnie przy okazji sesji. A powiedziałaś, bo też wrócę do, tej, do tego sprzętu, powiedziałaś, tak. że w momencie, kiedy właśnie już postanowiłaś wrócić do tej fotografii, wybrałaś aparat Sony, tak? tak? To, było, to, był, to był bezlusterkowiec. Tak. To też mnie zastanawia ten przeskok. analogii nagle mhm. na bezlusterkowce pominęłaś całkowicie lustrzankę. Ja miałam lustrzankę, więc co miałam lustrzankę? Nie powiedziałam o niej, bo jak miałam, miałam najpierw tego sonego tam A66, chyba to była lustrzanka, to był mhm. już cyfrowy aparat, to była lustrzanka. I potem chciałam wrócić do kanona, bo ja uwielbiałam kanona zawsze i kupiłam sobie później osa 60D. Mhm. Mam go do dzisiaj tego osad, rzeczywiście jest fajny. Tylko jak później przeglądamy, właśnie chciałam się z tego Photoshopa nauczyć. Jak zaczęłam przeglądać te wszystkie swoje archiwalne stare zdjęcia, to się okazywało często, że wiesz, zdjęcia, które robiłam nawet swoim dzieciakom, one mają w nie wiem, siedzi moja córa i wiesz, i mam ostrość na kwiatku przed nią, a nie na niej, nie? I mhm. się okazało, że tam jest bardzo duży problem z back i front focusem. I gdzieś stwierdziłam, że jak mam już kupić ten nowy sprzęt, i się dalej w to bawić, typu kalibrowanie tych obiektywów, wiesz, typu będzie działać, nie będzie działać i cały czas, co jakiś czas sprawdzanie tego, to to jest bez sensu, to rzeczywiście wolałam już dołożyć trochę więcej tej kasy i kupić jeden porządny już sprzęt, typu właśnie ten, tego z lusterkowca Sony. Mhm. I Sony też dlatego, że przeglądałam swoje stare zdjęcia, które robiłam tym starym Sony lustrzanką, wtedy robiłam tylko i wyłącznie na JPEGach zdjęcia, w formacie JPEG i bardziej podobały mi się kolorystycznie te zdjęcia. Wiem, mhm. wielu ludzi twierdzi, że kana ma lepsze kolory gdzieś. Ja powiem Ci szczerze, mi się tak bardzo podobają te zdjęcia. Niektóre mam nawet gdzieś tam jeszcze wrzucone u siebie na chyba profilu, zdjęcia z Sony. Ego. I pomimo tego, że to były JPEGi w nie najwyższej rozdzielczości, to one do dzisiaj są bardzo fajne, mega i przede wszystkim ostre tam, gdzie chciałam, żeby były ostre. No i zachowane te kolory, kontrasty, tam wszystko mi grało. Mhm. Dlatego, jak już szukam tego aparatu, to był to Sony. Ale to też nie było tak zupełnie w ciemno, bo też wypożyczałam wcześniej sprzęt. Wypożyczałam sobie chyba bez lusterkowca EOS r o ile się nie mylę, i on mi na przykład nie leżał w ręku. Nie pasował mi, po prostu gdzieś tam nie grał mi tak, jak chciałam, żeby grał. Jak wziąłam tego samego, już wiedziałam, że to jest po prostu to. Mhm. No tak czasami jest, wiesz, niektórzy wolą większy sprzęt, inni mniejszy. Jednym pasują przy pokrętłach, innym one nie pasują. Nie? Więc mówię, ten był po prostu dla mnie dopasowany. No Dlatego tak. to absolutnie nie był zakup w ciemno, czy na jakimś tam moim widzimisie, tylko. Po prostu było to sprawdzone. Jasne, a powiedziałaś, że zaczynałaś od fotografii analogowej. Tak. A teraz również się, ni się nią zajmujesz, czy, czy już Wiesz co? w zapomnienie? N nie, w tym momencie nie zajmuję się nią. Chciałam do niej też wrócić. Nawet sobie kliszę już do filmy, do mojego starego aparatu, ale nie mogę go znaleźć aparatu. <śmiech> <śmiech> przeczypałam w domu rodziców, przeczypałam swoje stare mieszkanie, więc muszę go po prostu poszukać, a jak nie, to muszę sobie sprawić jakieś analog i... Tak z przyjemnością do tego wrócę, bo to była niesamowita fotografia analogowa. Fotografia analogowa zmusza cię do większego myślenia, do większego skupienia się na zdjęciu. Tam nie masz czegoś takiego, że a na czas przysta 300 zdjęć, któreś tam pewno się uda. Tam musisz pomyśleć o wszystkim od razu na teraz. Tam nie masz tak, że zrobisz sobie sprawdzić, czy to światło dobrze łapie, czy nie dobrze łapie. Musisz wiedzieć od razu, przy, przy tej przesłonie musisz mieć taki i taki czas naświetlania, bo taki, taki film z takim, takim ziarnie, a nie innym, żeby to zdjęcie wyszło dobrze. Mhm. Więc ona rzeczywiście zmusza do myślenia, do takiego bardzo mocno świadomego fotografowania. A nie takiego, wiesz po łebkach, że. Tak. A spróbuję, może się uda. A tego właśnie takiego skupienia, tego mm -hmm. wręcz takiego namaszczenia przy robieniu mm -hmm. zdjęć nie brakuje Ci teraz? fotografując tak na co dzień, właśnie no, tak naprawdę bardzo prostym sprzętem, mm -hmm. znaczy prostym w obsłudze, będę do, mm -hmm. do tego, by zrobić zdjęcia, no nie? Nie brakuje Ci tego? Wiesz co? Trochę tak. Na początku, jak widziałam, właśnie jak fotografowałam strzękami, teraz tym bez czy nawet zwykłym telefonem, tak, smartfonem, jakimkolwiek fotografujesz to sama się łapie na tym, że tych zdjęć robi masę. Mhm. Połowę z nich nawet nie obejrzysz, albo nic z nimi więcej nie zrobisz. No I to jest zupełnie bez sensu. I, I rzeczywiście, jak robiłam na początku jakieś sesje, takie próbne dla siebie czy swoich dzieciaków, to tych zdjęć z jednej sesji miałam masę, około tysiąca. Teraz ograniczam się z tego tysiąca zresztą do około 200 zdjęć, nie więcej. Staram się nie przekraczać tej magicznej liczby 200, 100, 200 zdjęć w zależności od tego, ile mam stylizacji, ile mam różnych setupów oświetleniowych. To staram się tej liczby nie przekraczać, żeby rzeczywiście te zdjęcia były przemyślane. Nie robię wiesz na zasadzie, że A ustaw się tak czy siak, to zobaczymy, która poza będzie lepsza, tylko po prostu już mniej więcej najpierw ustawiam tą modelkę, czy też klientkę. Mniej więcej tak jak, tak jak to widzę, i dopiero wtedy sięgam po aparat i robię zdjęcia. Mhm. Więc staram się też, żeby to było jakoś mocno przemyślane, aczkolwiek. Jest to skupienie trochę mniejsze. Mhm. Można sobie pozwolić tutaj na błąd. Wiem. Powiem ci tak, spytałem o to, bo przypomniała mi się moja sytuacja, kiedy ja przeskoczyłem z Nikona D 750 mhm. lustrzanki na Sony a 73 I na przykład w tamtym aparacie no, nie było takiego odchylonego ekraniku. Nie. Na Live View nie, nie można było tak łatwo no, w pracować. nie ja miałam odchylantam, tam był w ogóle obracany, więc Kanał miał ergonomię miał bardzo dobrą. Nie? W Ale też praca na Live View była lepsza niż na nikonie. W ogóle na lustrzankach mhm. jest kiepsko i nie, ciężko. Nie, nie, no, nie? Nie, nie, ja tam nigdy tylko zawsze przez wizjer. No dokładnie, i to, że. Jak chcesz zrobić zdjęcie z niskiej perspektywy, tak. to trzeba się położyć, mm -hmm. trzeba trochę zmaltretować własnych kręgosłup. Ja, ja, ja to strasznie e, wyklinałem, że tak jest. Że mm -hmm. Wracam po tej sesji, wymęczony jak wiesz, nie wiadomo jaki górnik, po ciężkich godzinach pracy. Kupiłem sobie somę i tak w sumie łatwo to wszystko przy, przy, przychodzi. I powiem ci, że tak patrząc z, z mojego punktu widzenia, to, to doceniam to po czasie, to mm -hmm. zmęczenie. To, tak, to też miało swój klimat. Nie wszystko musi być Miała, takie proste w życiu, nie? To prawda. Wiesz co, ja cały czas wracam zmęczona po sesjach, bo ja czasami jak, czasami jak nie zapomnę, to włączę sobie jakiś filmik, czy tam zdjęcia z backstage'u sobie zrobię, albo z koleżanką jestem, to koleżankami czasem nagra. Jak ja czasem patrzę na swoje pozy, jak ja fotografuję ludzi, to mówię, ja pierdzielę, to jest jakaś masakra, nie? Wiesz, tutaj powyginana jakoś tak, jakbym nie mogła jakby zrobić kroku do przodu albo do tyłu, nie? Bo wiesz, tam się, zamiast się, normalnie się schylić, kłócnąć, to wiesz, jakieś jakiś taki szpagat, nie? Strzelam mhm, i tak robię wiem. zdjęcia. To jest jakiś kosmos totalny. a potem wracam do domu i na drugi dzień. Jak mnie wszystko boli? Czemu nie? Skądś. No, pomimo tego wiesz, wiesz, że jest ten odchylany ekran, że to jest wszystko wygodnie, że wszystko widzisz, niby nie. Mm -hmm. I... No Star now. Właśnie to ten przeskok na z który, którym robi się zdjęcia, uh -huh. mega prosto. A tu masz fotografię analogową, gdzie z kolei uh -huh. jest ciężko. To jest tak. dość duży przeskok, a ty jesteś właśnie przedstawicielką szkoły analogowej, no, tak. więc, więc fajnie, że możemy to porównać. Uh -huh. Jakie twoim zdaniem są plusy i minusy w fotografii i takiej, i takiej. Czy na przykład do tego, czy na przykład fotografię uh -huh. analogową można traktować tylko w, jako hobby, czy wyobrażasz sobie też na przykład zarabiać na fotografii analogowej? Czy w obecnych czasach? Wyobrażasz sobie pracę z klientami już tylko na, na, na lustrze czy na bezlusterkowcu. Wiesz co, na pewno na korzyść tej fotografii cyfrowej, tak, na lusze bądź na bezlusterkowco, jest to, że te zdjęcia masz od razu. Widzisz od razu ten efekt, widzisz rezultaty, wiesz od razu, co poprawić, co ci nie wyszło. Nie? Nawet nie tyle w samych ustawieniach ekspozycji, bo już to pomijamy, zakładamy, że wszystko już jest zrobione ok, nie. Mhm. Ale jeżeli chodzi, o, wiesz o samo ustawienie klientki, że gdzieś mrugnęło oczami, to na analogowej fotografii tego jednak nie zauważysz Nawet tak tego od razu. Bierz, no. nie? Dokładnie, nie wiesz tego. Aczkolwiek, no te zdjęcia z fotografii te odbitki, które robi się z klisz, one są zupełnie inne. Mają swój charakter. Wiesz, są różnego rodzaju filtry, które możesz później sam w postprodukcji zastosować, nadać ziarno, narzucić takie inne rzeczy, ale to ziarno cyfrowe w moim odczuciu, ono nigdy nie będzie takie samo, jak to ziarno z tego analogu, mimo tak, wszystko. To, więc nie to, samo. to jest zupełnie inny klimat, nie do podrobienia po prostu. Mhm. Tak samo jak są czarno-białe filmy, nie? Do aparatów, to te zdjęcia, które wychodzą od razu z takiej czarno-białej kliszy, one też są zupełnie inne niż te cyfrowe, które są konwertowane na czarno -biel. Mhm. No, to ja jest teraz powiem bajka. Ci, właśnie e, 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 zaczynam się uczyć analoga, mm -hmm. bo nigdy nie robiłem zdjęć analogowych, aż wstyd się przyznać. I e, 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 powiem Ci, że z mojego punktu widzenia, właśnie jak, jak wziąłem te na mm -hmm. ręki i jak kupiłem film i jak, jak zacząłem tym działać, to ja mam to, tą, tę samą radość, którą miałem w pierwszym momencie, kiedy mm -hmm. kupiłem sobie pierwszą lustrzankę. Tak, no w sensie, to tak, coś zupełnie nowego, od nowa, nie? Tak, bo bo masz wrażenie, że poznajesz od nowa po prostu tak. swoją pasję. To też jest fajne, nie? Tak. A tu mnie nie brakuje na przykład tych tych emocji z tych pierwszych sesji, pierwszych zdjęć, tego tej pierwszej ekscytacji, jak robiłaś sesję? Czy nadal to odczuwasz? Wiesz co, moje pierwsze sesje, takie te pierwsze na analogach, to były inne sesje. Ja nie, fotogra nie fotografowałam wtedy ludzi zupełnie. To były, wiesz, to były wypady za miasto, to były zdjęcia przyrodnicze, zdjęcia architektury, jakieś detale, tego typu z fotografia. Więc to są też inne emocje mimo wszystko. Tak mi się wydaje, że na pewno inne. Nawet gdybym robiła tym samym sprzętem, co teraz, to też bym powiedziała, że inne odczucia miałam po sesji tamtej, a inne odczucia mam teraz fotografując ludzi. Mhm. Po co innego robiłam tamte zdjęcia w innym celu? W innym celu robię te zdjęcia tak naprawdę, chociaż jedno jest wspólne to, że robię też dla siebie w dużej części, nie? Ale no nie wiem w sumie, jak ci tam to inaczej odpowiedzieć. Dobrze, rozumiem. Rozumiem podejście. To wróćmy do sprzętu jeszcze. W mm sumie -hmm. znaczy, nie odeszliśmy od niego, ale chciałbym jeszcze o sprzęt dopytać i zaraz przejdziemy do dalszych, do dalszych tematów, mm -hmm. ale chciałbym jeszcze spytać obecnie, jakiego sprzętu używasz, mm -hmm. jaki to jest aparat i jakie, jakie obiektywy? Wiesz co, jest to nadal Sony A7 trójka. Uwielbiam ten aparat, bo jest rzeczywiście, spełnia wszystkie moje potrzeby, jakie mam tak naprawdę. Zastanawiałam się, czy mnie przejść na teraz na tą czwartą już może edycję, serię no, po prostu czwartą wersję. Czwartą wersję, no. Ale tak stwierdziłam, że na razie, wiesz, co, póki on naprawdę spełnia wszystkie swoje funkcje i nie odczuwam jakichś braków w nim, więc nie ma sensu wydawania, że tak powiem, pieniędzy zupełnie bez sensu na to. Wolę te pieniądze przeznaczyć na inwestycje w jakieś, nie wiem, czy szkolenia, czy kursy, yy, czy choćby obiektywy nowe. No tak. Jeżeli chodzi o obiektywy, to jestem zakochana i wierna Sigmie. Mimo wszystko, tak jak spróbowałam, yy, pierwszy mój w ogóle obiektyw, jaki miałam, jaki kupiłam do tego aparatu, to była 85, ale Sonego. 1.8, taki budżetowy obiektyw. On bardzo fajnie robił, powiem ci szczerze, zdjęcia, więc ja absolutnie nie mam nic do obiektywów czy kitowych, czy takich tańszych, bo one też mogą ładnie, ro ładnie robić zdjęcia, też mogą ładnie rysować. Wszystko zależy od tego, jak się tego użyje tak, tak. naprawdę, bo przecież wiem, że to wszystko ma wpływ, odległość, światło i tak naprawdę wszystko, co się dzieje na planie. I drugim obiektywem, który kupiłam to 85 to była 35. Bo chciałam właśnie 85 mieć takie klasyczne do portretu, no bo wiadomo, portret to tylko 85. Oczywiście się C uśmiecham, C tak, tak, bo jak ten, jak wiesz, ja teraz już kocham 24. <laughs> tak. A kupiłaś ten obiektyw w końcu? Tak. Dobra, to zaraz zanim powiesz. <laughs> tak, więc to była ta pierwsza, tej typu to, to, to było 85, to jest nawet zdjęcie Zuzi z Zuzis, 85 <śmiech> <śmiech> W ogóle moja pierwsza w życiu sesja taka z ludźmi, na której ćwiczyłam się, uczyłam i też się uczyłam po twoim kursie y, fotografii fine -artowej. I ty wtedy zaczęłaś fotografować tak, ludzi? Tak, tak. O kurczę, to fajnie. Tak, tak. To Wiesz fajnie. co, bo tak jak mówiłam, kupiłam wtedy te lampy. Dobra, wróćmy. Skończę tylko o tych obiektywach, tak. bo znowu zeszłam z tematu. Więc to była 85, do niej dokupiłam 35, ale kupiłam już tą 35 Sigma Art, bo gdzieś tam ten obiektyw mi się po prostu podobał. Chciałam coś szerzej, nie całkowicie tak już mega szeroko, ale taki, żeby był w miarę do mniejszego pomieszczenia. Tym bardziej, że ja miałam moje pierwsze studio, gdzie robiłam to zdjęcie. Ono miało 11 metrów, ono miało 3 na 3 mniej więcej z hakiem, więc mhm. tak około 11 wychodziło, jak się to przemnożyło wszystko. Nawet ostatnio na relacjach wrzucałam to do studio, więc tak jak ostatnio wchodziłam, bo je zdawaliśmy już, bo wypowiedziałam umowę najmu, mówię, kurde, ja tu zdjęcie robiłam pierwsza, aż nie wierzyłam, nie? A tam robiłam czteroosobową rodzinę w całości. Więc wow. ta 35 się przydała wtedy. Mhm. Więc to były te dwa obiektywy, te dwie 35, eh, 35 i 85. -ka. A potem po spotkaniu właśnie w Warszawie, jak Jacek zorganizował tam event Kujawi Backdrops, mhm. co Ciebie tam poznałam też osobiście. Pamiętam. Tak. I później jeszcze też, wiesz co, byłam też na warsztatach fotografii dziecięcej u Ani Podsydlik i Ania z kolei była zafascynowana 105. Ona uważała, że to jest po prostu obiektyw numer jeden na świecie, najlepszy i tak dalej. I rzeczywiście tą 105 porobiłam zdjęcia i ciężko się w tym obiektywie nie zakochać, więc go po prostu później dokupiłam tą stopiątkę. I potem w kolejnym był 50, no bo stwierdziłam, że jak mam to 105, coś tego 85 prawie w ogóle nie używam, więc przydam się coś do studia takiego normalnego już. Więc wziąłam tą 50. Rzeczywiście w studiu 50 cały czas Sigma Art wchodzi w grę. I w studiu robię głównie tą 50. Czasami 105 mam, chcę coś bliżej zrobić, ale to głównie 50 w studiu ten pracuję. 105 biorę przeważnie na plener, bo ona jest w plenerach rzeczywiście nie zastąpiona. Natomiast, właśnie w trakcie jednego spotkania fotograficznego, pożyczyłam sobie od Łukasza Sigmy, cześć Łukasz, 24. <dwudziestkę czwórkę> I Łukasz dobrze wiedział, co on robi, pożyczając mi ten obiektyw. Wiedział, że wpuszczę cię w tak. ogromny wydatek. Tak. No te, te zdjęcia, na przykład Marleny nie? z tego mhm. spotkania, to są właśnie na 24. Jeden-4 to jest, nie? Tak, 1 cztery. Kocham ten obiektyw, jest znakomity, jest cudowny, fantastyczny, wszystko w nim jest na tak, absolutnie na tak. Jak się go użyje w odpowiedni sposób, to nawet zdjęcia portretowe też wychodzą dobrze. Mhm. Wiesz, on jest fajny do zabawy takiej przy zdjęciach fashion, do przerysowywania postaci, tak, zwłaszcza jak robisz zdjęcie od dołu. Tak. Do takiej właśnie fajnej zabawy. Yy, no z tymi przerysowaniami. Natomiast do portretów też fajnie wychodzą. Mm -hmm. też no chociażby z niego użyć. tutaj to już tak, jest. No. To, to, to super pokazuje. No ja też sobie testowałem wtedy ten obiektyw. Mm -hmm. To przecież widziałaś moją miłość tak <laughs> samo od razu. Jeszcze wam, żebym go nie oddał, no nie, nie? Nie, oddałem, bo jednak nie mój, ale. Ale mam, ale go, też... mam go nawet ze sobą i jutro, jutro mogę ci go pożyczyć. Dlaczego ty mi to robisz? <laughs> Będę się później do Łukasza dobijać o ten, o rabaty za klientów nowych. No, żebyś wiedziała. Ale to ja chętnie potestuję. To cieszę się, że go wzięłaś. Choć czuję, że znowu będę miał tę miłość, co wtedy i będzie problem, że znowu będę musiał kupić. No, a wracając do tych początków jeszcze właśnie, to to zdjęcie to jest ta pierwsza sesja mhm. w tym maleńkim studiu, tą 85, piątką, gdzie przerobiłam twój kurs w tej fotografii fine artowej, który zawsze powtarzam i będę powtarzała do końca życia, że on jest, on jest niedoszacowany. Brać za niego takie pieniądze, co są śmieszne pieniądze, Michał. Nie, ty nie Także jesteś pierwszą doskon... osobą, która mi to mówi. Także doskonale o tym wiesz, bo to jest, to jest niby godzina z hakiem, ale to jest taka intensywna dawka tej wiedzy i dopowiedź no, tak, ja wcześniej próbowałam coś zrobić z tymi lampami, ale tak sama po omacku, to wiesz, na, za... na zasadzie szukania trochę tu, trochę tam, trochę ustawieniami się pobawiłam, nie do końca to wychodziło. Przerobiłam ten kurs i mówię do moich dzieciaków, idziemy zrobić zdjęcia. Tak, mama, jedziemy. Obydwie córki, nie? Tam ja wtedy 5 lat akurat, mm -hmm. a druga miała trzy. No tam wzięłam, wypakowałam z szafy sukienki. Wiel... Sorry. Nic się nie dzieje. Wielka torba z Ikei sukienek. Na no, łapię drugie tyle. Jedziemy do tego studia. Tam już wszystko porozstawiałam. Zrobiliśmy chyba cztery ujęcia, po czym mama, my już nie chcemy. Ja spojrzałam na te sukienki, ile się nanosiłam. Ja was chyba zastrzelę kiedyś dzieci nie Tak, to jest z dziećmi. I mówię do Zuzi, Zuzia, usiądź sobie na chwilę. Tylko usiądź, nie, nie musisz nic pozować. Ja, ten, ja tylko sobie ustawię światło. A ta od razu siadła, wiesz, poza. A ja... Okej, okay. modelka robiła. Zrobiłam zdjęcie i od razu, wiesz, od razu wyszło, nie? Nie mhm. ja wyszło. I po tym jednym kursie, tak naprawdę, więc to był taki przełomowy moment w mojej fotografii studyjnej, bo to rzeczywiście dało takiego fajnego kopa, że nie muszę mieć dużo sprzętu, nie muszę mieć jakichś akcesoriów, czegokolwiek, niczego tak naprawdę. Chodzi tylko o tych samych ludzi i o odpowiednie ustawienie tego światła. I wiesz, i to wszystko się da. Mhm. A później się zaczęłam dalej bawić z tym światłem, wiesz, dokładałam kolejne światła, gdzieś tam dokupowałam modyfikatory nowe i tak, wiesz. Trochę tego sprzętu się nazbierało na ten moment. Wiem. Bo też jest tak, że często jest tak, że my kupujemy tonę sprzętu, mhm. do końca nie wiemy, jak to wykorzystać. Tak, więcej sprzętu niż talentu. Często, ta, często tak jest. Yy, yy, mi się zdarzało kilka takich mhm. osób, które na przykład pytają, czy do przerobienia tego kursu, yy, mhm. potrze jakie potrzebują tak. sprzęt. Mają już. Taką lampę, taką no. lampę, taką lampę, taki modyfikator. Ja mówię, za dużo masz, no. nie potrzebujesz tyle rzeczy. Poza tym też tutaj widzę, że na przykład no praktycznie nie wiem, czy jest w ogóle retusz jakiś. Jest tu cokolwiek. Wiesz co, na tym zdjęciu wywołanie, chyba nie? wywołanie bardziej, bo tam jeszcze tak nie do końca t, u, się odnajdywa w Photoshopie. Mhm. <laughs> Więc tu jest bardzo niewiele. Tak naprawdę, jak dobrze to ustawisz, to nie potrzebujesz retuszu. Nie? To właśnie kwestia tak. tego, żeby to wszystko zrobić w studio. A ja zaobserwowałem, i być może ty też, a raczej na pewno, że fotografowie mają to do siebie, że najpierw chcą się uczyć retuszu, a dopiero tak. później robić zdjęcia. Tak. A to jest właśnie na odwrót tak. powinno być, mhm. no nie? Tak, bo jeżeli skopiesz tak naprawdę ustawienie tego światła w studio, czy nawet w plenerze, źle wykorzystasz to światło słoneczne, najprostsze na świecie teoretycznie. No, to później nawet najlepszy retusz może czasami tego nie uratować. Mimo wszystko, wiesz, tak. wiesz. To też zależy od tego, kto przychodzi na te zdjęcia. Jak przyjdzie starsza osoba, tak, ze zmarszczkami dużymi i tak dalej, która no, ma już trochę lat, ma prawo mieć takie zmarszczki, no to wiadomo, że jej nie ustawisz w ostrym słońcu, czy nie zaświecisz jej gołą lampą, no bo te zmarszczki się jeszcze bardziej uwidocznią. Ale to też właśnie jest kwestia tej znajomości światła i, i zorientowania się z czego, co wynika, bo. Jak na przykład marszki. dlaczego nie możesz stosować ostrego świata? Bo z marszka, wtedy to, co masz na wierzchu, skoro skóra to, co jest na wierzchu, jest bliżej światła, łapie więcej tego światła, przez co jest jaśniejsze, a tam w środku poniżej robi się jeszcze większy cień tak naprawdę, więc dlatego to się jeszcze bardziej uwydatnia. nie? Tak. Dlatego się stosuje jak najbardziej, nie płaskie, tylko jak najbardziej miękkie światło nie? Do, taki, do tego typu skóry problemowej na przykład. Mhm. Nie? Jak masz dzieci, czy modelkę taką, wiesz, czy modelkę no, taką no, ze skórą, po prostu jak panie Mowlaka no to możesz sobie pozwolić na ostre światło, no bo tam nie masz co zepsuć tak naprawdę. Tak. E, takie światło jest zdecydowanie bezpieczniejsze i prostsze, ale na przykład <grym> też widzę, że fotografujesz mężczyzn. Tak. E, tutaj też używasz miękkiego światła, czy zmarszczki u facetów ci nie przeszkadzają? Nie, zmarszczki zależy, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Jeżeli wiesz, jeżeli to ma być zdjęcie biznesowe, takie... Klasyczne i spokojne, to raczej to będzie miękkie światło. Raczej to będzie duży modyfikator, gdzieś też poświecony trochę bokiem, ewentualnie z przodu, albo bądź też światło po prostu odbite od sufitu. Natomiast w przypadku zdjęć takich jak Rafael albo takich, które mają mieć mocniejszy wyraz, tak? Mają być takie ostrzejsze same w sobie, to tam są mocne światło. To jest mhm. albo beauty dish robi oświecone, albo gołym garnkiem, nie? I z tyłu tak. jest jeszcze dodatkowo e, stripami dwoma podświetlone. Mhm. Pamiętam ten setup, bo to było chyba razem. Nie, to był Rafael, u mnie był z Olą swoją. Mhm. Na jeszcze sesji ciążowej Oli właśnie. Oni przyjechali bardzo do Bardzo podobny do Poznania. Też setup robiliśmy na tym tak, zlocie. Tak, I Też były dwa stripy, były od tyłu, pamiętam. Tak, tak. Tam chyba Dawid ustawiał e, dwa stripy od tyłu, czy od góry, chyba nawet jeszcze coś ustawiał, czy z tyłu, z góry świeciło jakoś tak. Mm -hmm. no, więc jakoś bardzo tak podobny było. był setup, tak. Ale to właśnie zdjęcie Rafaela u mnie, do, przyjechali do Poznania. Nie, mm -hmm. mogli, nie mogłam się z nimi zgrać do Warszawy, nie mogłam dotrzeć. Tak jak do Ciebie do Krakowa, więc widzisz, nie tylko tutaj mm -hmm. Były mnie nie po drodze ostatnimi czasy. Więc przyjechali gdzieś pod Poznanie, mają coś rodzinę, przyjechali do rodziny i się umówiliśmy na sesję. Często się też łapię na tym, że, że szukam sobie na siłę problemu, że wierzę, a to studio jednak jest za mało. Ostatnio Zresztą do wniosku, że jednak jest za mało, gdyby było większe, zrobiłabym więcej. Nie? I, mm -hmm. A czegoś nie mam, bo też zrobiłabym lepsze zdjęcia, gdybym coś tam jeszcze miała. Nie? I tak potem tak siadam, mówię: Kurde, przecież to nie o to chodzi, nie? No tak. A zaczęłaś właśnie opowiadać o tym studio. To opowiedz, jak to się stało, że masz teraz swoje studie fotograficzne? Bo to też, myślę, jest dość ciekawe, bo większość fotografów pracuje w, miesz w mieszkaniu albo w domu. Nie mam miejsca w mieszkaniu. Mąż mnie wywalił. <słyski> Mąż wspierający. Nie, żartuję. Mąż mnie bardzo wspiera w tym. Ale ten, ale chodzi mi o to, że nie miałabym miejsca w mieszkaniu na sprzęt, nawet na przechowywanie tego sprzętu, tak naprawdę. Nawet tego podstawowego, który miałam na początku, czyli tam kupiąc chyba trzy lampy to były, trzy statywy, i wiesz tam jakaś drabinka do siedzenia nie miałam gdzie tego trzymać u siebie w mieszkaniu, więc musiałam siłą rzeczy coś znaleźć. I z, mm. Więc znalazłam biuro, pomieszczenie małe w biurowcu, w którym wynajmujemy też biuro do naszej firmy, I to właśnie bo to pierwsze, to 11-metrowe. A potem z koleżanką znalazłyśmy większy lokal, trochę większy. Mamy dwa pomieszczenia po około 30 metrów, takie urządzone na studio. To już się daje pewien, prawie tak, pełny komfort, Tak, nie? To, to jest mimo wszystko już duży komfort, tak? Bo to jedno studio jest urządzone tak trochę na biało, ma jasną podłogę, jasne ściany, a nie tam stawiało jeszcze łóżko teraz, że można tam jakieś sesje typu sensualne czy jakieś boho trochę porobić. Mamy też zamontowane haki do huśtawki, huśtawki, jakieś tam wiesz hamaczki wieszane, więc no, jest dużo możliwości. W drugim z kolei mam. Półstudia zawalone tłami od Jacka. Ja muszę zerwać kontakt z Jackiem w ogóle. bo. Czyli nie, jesteś jacko, Jackowym klientem premium. Nie, już za dużo tego mam, mówiąc szczerze. Jacek, cię też nigdy, pozdrawiamy. To nigdy od Jacka za dużo moim nie, zdaniem. Nie, 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 to prawda. I bardziej, są świetne. No. no tak, ale takie tła i cały ten sprzęt i utrzymanie tak. studia kosztuje. To jest mm. na pewno dość spory wydatek. Ty fotografię traktujesz również komercyjnie. Tak. I tak, tak, bo moje główne źródło utrzymania to jest firma, którą prowadzimy razem z mężem. Tak, głównie mój mąż, ja jestem, może inaczej, którą prowadzi mój mąż i ja z nim. O w ten sposób, mm -hmm. powinnam powiedzieć, żeby to było bardziej poprawne i bardziej bliskie prawdy. Tak. Bo od końca, zaczynając zajmować się że rzeczywiście gdzieś tej firmy jest mnie coraz mniej, a coraz więcej w tym jednak w świecie fotograficznym wylądowałam. No więc tak, komercyjnie też to robię. Też ludzie zgłaszają się na sesje, różne sesje, czy sesje ciążowe, czy też sesje rodzinne. Dziecięce. W ubiegłym roku wpadłam na pomysł, że zrobię też sesję w przedszkolu, tam gdzie moje dzieciaki akurat chodziły. Głównym celem było to, żeby się po prostu pokazać lokalnie, że ja na tym rynku działam tak, że jestem ja, że ja robię zdjęcia, bo nikt o tym tak naprawdę nie wiedział, bo ani nikomu o tym nie mówiłam, ani nie krzyczałam głośno, mhm. nie wiem, mam jakiś taki jeden wielki problem, żeby powiedzieć, halo, jestem robię zdjęcia i wychodzi mi to nieźle. Więc stwierdziłam, że pójdę do tego przedszkola, zrobię te zdjęcia, bo tym bardziej, że te zdjęcia, które mieliśmy wcześniej, były naprawdę skiepskie. I mówię to zupełnie obiektywnie, nawet nie jako fotograf, tylko po prostu jako mama, która dostawała zdjęcia swoich dzieci, więc stwierdziłam, że zrobię coś innego, w inny sposób. I zrobiłam właśnie te pierwsze zdjęcia w takim stylu fajnartowym trochę, właśnie z tym celem, żebyś tam pokazać. I powiem Ci szczerze, że tak jak mówiłam, że nie chcę robić takiej fotografii dziecięca, a już na pewno nie chcę robić przedszkoli, to miał być jednorazowy strzał. Tak stwierdziłam, że kurczę, fajnie się z tymi dzieciakami pracuje. Tak wiesz, jak raz w roku tam idziesz, to nawet jestem w stanie gdzieś tam te dzieciaki poogarniać na tyle, to jest, nawet mam powiem szczerze satysfakcję z tych zdjęć, są naprawdę fajne. Jeszcze jak później rodzice odpisują, dają feedback, że piękne zdjęcia, że super, później niektórzy chcą przychodzić znowu na sesję z, na przykład, z drugim rodzeństwem, bo na przykład jest już w szkole czy gdzieś indziej, żeby też mieli takie zdjęcia, nie? Ja mówię, Kurczę, to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Więc tak jak zawsze powtarzam moim dzieciakom, że nigdy nie mogą mówić, że czegoś nie lubią, jeżeli tego nie próbują, tak samo się łapie, że ja tak właśnie robię. Nie? że Mówię, że mm. nie chcę robić tej fotografii dziecięcej, nie chcę robić przedszkoli, bo tego nie lubię. Spróbowałam się, okazało się, że to lubię. No ja tak mm. miałam na przykład z fotografią ślubną, też jeszcze wiesz, co w wakacje się spotkałam też z jednym klientem, i też właśnie coś, coś mnie zagadało o tematyce ślubów. Ja powiedziałam, że nie, ja ślubów nie robię, ja tego nie chcę robić. Bo... I podam kilka naprawdę racjonalnych powodów, że, że nie chcę mieć weekendów zajętych. Yy że nie chcę tam pracować po nocach generalnie, że no też nie do końca to może lubię i tak dalej. No i znowu, nigdy nie robiłam ślubów i mówię, że tego nie lubię. Mhm. No więc pod koniec lutego ty jadę ty na warsztaty ślubne. Nie. O, widzisz, no Zapisam to jest się bardzo... do Malachitów na warsztaty, więc będzie, zobaczymy. To czy bardzo, to bardzo ciekawe podejście. Mhm. Jak nie robiłeś nigdy ślubów, a idziesz na warsztaty, to tak. znaczy, że fajnie, bo masz otwarty umysł na naukę, tak. nie? W sensie masz yy... Masz chęć rozwijania, rozwija... mm -hmm. roz... rozwijania rozwijania dalej tej fotografii i nie zatrzymujesz się, co moim zdaniem jest dużym właśnie twoim plusem, bo to może ci. Nawet jeśli ta fotografia ślubna Ci się nie mm -hmm. spodoba, to coś nawet z takich warsztatów czystej fotografii możesz przenieść na to, tak, co robisz. Oczywiście, tutaj oczywiście, że tak przede wszystkim na, też na bardzo dużo na fotografii kobiecą, ma też na kontakt z tymi ludźmi tak, tak. naprawdę, nie? na takie inne trochę spojrzenie z innej strony. Widzisz, ja. Ja lubię fotografować bardzo ciasno. Lubię takie ciasne portrety jednak, nie? A ta fotografia ślubna to są jednak szerokie plany. Tak. I to nawet czasami bardzo szerokie, że ten człowieczek to jest tak naprawdę no, 20% zdjęcia, nie, kurczę. I rzeczywiście to jest coś, z czym mi nie było nigdy po drodze, więc chcę tego spróbować zobaczyć, jak to wyjdzie. Jeżeli mi się to spodoba, to pewnie zacznę robić śluby. Nie na pewno nie będzie to moja główna fotografia jako taka. Ale może raz w miesiącu, czemu nie? Mm -hmm. No tak, no bardziej tym bardziej, nie. że robicie śluby obiektywem Sigma Art 24-14. Mm, to to, można, to można. przyjemność, no nie? <grym> tym bardziej właśnie jakieś plenery, czy coś z tym obiektywem, tak. to, ono, to może być naprawdę fajnie. Ciekawe, jestem, ile osób używa tego obiektywu jeszcze, bo myślę, że może mieć swoich, jak to się mówi? Nie, wyznawców. Wyznawców, bo, <grym> dokładnie. No wiesz, to jest nowa konstrukcja też, nie? Bo on jest chyba teraz, miał premierę, kiedy mieliśmy warsztaty? We wrześniu, nie? Tak, jakoś tak. Bo we wrześniu go pożyczyłam od Łukasza, jakbyśmy w Gdańsku właśnie, na, na Świat Posila. On jakoś tak wtedy miał premierę krótko przed. Mhm. Więc to jest dosyć świeża konstrukcja. Mhm. No, ale jest fajny, rzeczywiście jest fajny. No i te obiektywy Sigma one robią mega fajny bokach, Nawet 35. Ja mam gdzieś zdjęcie mojej córki, akurat tego chyba nie wzięłam. Z Dubrownika, akurat też jej zrobiłam przy, stol Siedz Siedziałam przy stoliku, przy restauracji. Tak jak teraz siedzę z tobą, po prostu zrobiłam jej zdjęcie 35. To tło jest tak rozmyte, jest tak bajecznie fajnie zrobione, że po prostu mówię: Boże, moje ulubione zdjęcie, mhm. Także fajne. No tak. Je jeszcze bym pociągnął ten temat mhm. tej Twojej komercyjnej mhm. części fotografii. Czy fakt tego, że zarabiasz na fotografii, mm -hmm. to był twój plan? W sensie mm -hmm. zaplanowałaś to i do tego doprowadziłaś? Czy to naturalnie wyszło, że po prostu ludzie zaczęli się do ciebie zgłaszać? Czy to przez te sesje Wiesz co? Pół na pół. Pół na pół z tego względu, że rozwijając się dalej i kupując ten sprzęt, sam wiesz, że to nie są małe pieniądze. Sam tak. jeden obiektyw niestety trochę też kosztuje. A że tak powiem, nie chciałam tego robić z budżetu, który gdzieś tam jest z budżetem naszym domowym, czy też z firmy, które idzie. Ty Marz już coraz mniej tam pracuje w tej firmie, nie oszukujmy się. Chciałam, żeby ta fotografia sama na siebie trochę zarobiła, więc e, aczkolwiek pierwsze osoby się zgłaszały rzeczywiście e, gdzieś same. Na zasadzie takiej, że zrobiłam sesję TFP tu chyba na Julką. No chyba na to zdjęcie było, z Julką robiłam. Ona Julka jest styliską paznokcji akurat. Mm -hmm. I wow. też właśnie od niej ona polecała i przy, od niej przyszła, bo trzeba było cztery osoby na sesję, po prostu normalnie płatne sesje, nie? A później już też trochę podziałało portfolio na Instagramie czy na Facebooku. Mhm. To też był drugi temat, że tam się ludzie zaczęli odzywać, właśnie pytali o wyceny, o jak to wygląda w ten sposób. I też od moich wizerzystek, które też mi malowały dziewczyny do sesji TFP właśnie, to one też później polecały dalej i też stąd się pojawiali klienci pi piersi, nie? Tak, mhm. tak to naprawdę wyglądało w ten sposób. Więc nie robiłam jeszcze żadnych reklam, Gdzieś się jeszcze tego klienta mówiąc szczerze, nie biłam, więc był to jakiś tam plan. Tak jak mówię docelowo, żeby rzeczywiście ta fotografia zaczęła powoli na siebie zarabiać, żebym mogła sobie pozwolić po prostu na dalszy rozwój, na, na pieniądze na warsztaty, na pieniądze na sprzęt nowy, nie wiem, na podróże związane z fotografią, bo to też bym chciała gdzieś połączyć. No, tak. więc tak wyszło. A obecnie stosujesz jakiś marketing taki, powiedzmy, płatny, czy po prostu polecenia u ciebie grają? Na razie jeszcze nie zastosowałam marketingu płatnego. Wiesz, co trochę przez to, że nie miałam na to za bardzo czasu. To niestety wymaga tego, żeby chwilę przysiąść, zrobić jakąś reklamę, przygotować grafiki, przygotować teksty, pomyśleć na jakich polach się reklamować, gdzie dokładnie dotrzeć. Mniej więcej tą grupę docelową, która tak ładnie się to nazywa, tego docelowego klienta mam określonego, wiem, gdzie chcę trafiać. Hmm, aczkolwiek samych reklam jeszcze za bardzo nie puszczam. Zrobiłam jedną reklamę hmm, na 40 Over 40 projekt, yy, aczkolwiek ją źle poustawiałam na Facebooku. Mm -hmm. Więc tak nie do końca mi się rozeszła i, że tak powiem, wywaliłam po prostu na nią trochę. Znaczy dużo mi ona nie kosztowała, ale jednak no, były to zmarnowane pieniądze, nie? bo z tego nie było za bardzo odzewu. Tak. Większy miałam odzew do tego projektu od właśnie bo to są te zdjęcia z tego projektu między innymi. To jest też moja bizarzystka, jedna z dwóch, mm -hmm. z którymi współpracuję. Właśnie więcej miałam odzewu od jej klientek niż z reklamy. Mm -hmm. Więc to? mówię, na tą reklamę na razie nie miałam jeszcze czasu, przez to, że jeszcze tam w firmie mamy do zakończenia kontrakt, który gdzieś już mi się powoli kończy, więc będę miała trochę więcej czasu w marcu, kwietniu mniej więcej, tak obiektywnie zakładam, mm -hmm. na zajęcie A, się marketingiem. Ale to też fajnie, bo pokazuje, że marketing szeptany działa i tak, będzie działał zawsze, tak, no nie? Tak, to prawda. To jest najlepszy rodzaj marketingu, tak uważam. Wiesz co, na początku obawiałam się, że to nie będzie jednak działało ten marketing szeptany, bo rzeczywiście jak zaczynałam ćwiczyć, to ćwiczyłam na swoich dzieciakach, ćwiczyłam na rodzinach właśnie od moich dzieci z przedszkola, na przykład tam też takich znajomych mamy. Jeden drugim robiłam gdzieś zdjęcia i liczyłam gdzieś po cichu, że Gdzieś tam się to dalej szepnie, ktoś zobaczy na Facebooku, ktoś się zapyta, to tak się powoli, to tak naprawdę bardzo powoli się rozkręcało. I jedno, z czego mi fotografia bardzo mocno nauczyła, to cierpliwości. Mm -hmm. Oj, bardzo. Powiem ci szczerze, i to w każdym aspekcie, nie tylko tym marketingowym, ale też w aspekcie właśnie robienia zdjęć. Uważam, że bez, nie, będąc, nie będąc cierpliwym, nie masz za bardzo szansy, żeby się w tym świecie ogarnąć fotograficznie. Też tak uważam. Mm. I to nawet, nawet patrząc na swój rozwój. Tak. Cierpliwość jest o tyle zbawierna, że jeśli będziemy ją mieć, to uh -huh. się powolutku razem z tą całą radością z fotografii uh -huh. po prostu rozwiniemy. A w momencie, kiedy my nie, nie jesteśmy cierpliwi i my tak. od razu się rzucimy na naukę, to może faktycznie uda nam się coś szybko nauczyć, uh -huh. ale im szybciej jeszcze czegoś nauczymy, tym szybciej stracimy tę radość z nauki. Nie? W sensie tak. możesz się czegoś nauczyć, masz portfolio i po prostu później to odklepujesz, a to też nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby uh -huh. cały czas się rozwijać. Dlatego, tak jak powiedziałaś o tych warsztatach ślubnych, to jest bardzo dobry pomysł, bo właśnie nieważne, czy to ci się przyda, czy ci się nie przyda, mhm. ważne, że, że szukasz bodźców. Nie? Tak, i wiesz co, ja też miałam też dwa czy trzy zapytania, jakieś tam sesje ślubne, których wcześniej odmawiałam, bo mam, mam gdzieś takie swoje wewnętrzne założenie, gdzieś tam staram się być uczciwa wobec ciebie przede wszystkim, że nie robię czegoś, na czym się nie znam. Mhm. Nie podjęłabym się zrobienia tak naprawdę tej fotografii ślubnej, takiego reportażu, nie robiąc tego nigdy nigdy wcześniej, czy na warsztatach, czy nawet gdzieś u znajomych chociażby, bo wiesz, jakby coś się później, pusi... przede wszystkim czułabym się niepewnie. To by mi zabrało pewność siebie, a bez pewności siebie no, nie zrobię dobrych zdjęć tak naprawdę. No, nie przekonam no tak. ludzi tam, że to, jest, że to będzie fajne, świetne. No tak, to tak jakby nie umieć jeździć samochodem mm -hmm. i wsiąść za kółko. Tak. No, możesz się zabić. No, po prostu, nie? Więc... No tak. I przede wszystkim też mogłoby mi się nie spodobać, bo mi się, wiesz, cały wieczór bym straciła na stresowanie się, czy ja mam wszystko, czy na pewno, czy dobre kadry, czy niedobre kadry, czy coś nie wyszło. I Dobrze na początku. jednak się dziecko. tego, na... Tak samo z tą fotografią zwykłą. Jak najpierw uczyłam właśnie mm -hmm. na tych swoich dzieciakach, czy na znajomych, czy tak jak tutaj na przykład na Julce, to ten, to dopiero po jakimś czasie przygotowałam, wiesz co, tak naprawdę dopiero chyba. W 2022 roku przygotowałam ofertę cenową, mówiąc szczerze. Mm -hmm. Wcześniej tego nie miałam. I to umieściłaś na swojej stronie, tak, czy gdzieś umieściłam jeszcze? Mam to prezentujesz? na swojej stronie na razie tylko. I jak ci się to sprawdza? Wiesz co? No, okej. Okay. No, ostatnio miałam. Bo ja robię tak, że jak ktoś robi zapytanie o sesję zdjęciową, to ja się z nim najpierw umawiałam na kawę. Zawsze mm -hmm. mówisz, że to jest całkowicie niezobowiązujące spotkanie, żeby po prostu porozmawiać, poznać się. Bo naprawdę mocno wierzę w to, że dzięki temu ta sesja jest później łatwiejsza. Tak? Ktoś przychodzi do ciebie na sesję, bo już Cię zna, mhm. jest trochę inaczej niż wchodzi. A dzień dobry, a to tu, a, a pani, a okej, okay, dobra, a nie poznałam i tak dalej. Nie wiesz, każdy tak. jest później spięty. A tak to przede wszystkim ze sobą porozmawiamy, poznamy się. Ja też przede wszystkim się dowiaduję, um, czego dane osoby w sobie nie lubią, co lubią, co je interesuje i tak dalej. Jaką muzykę na, przykład na tej sesji puścić. Wszystko wtedy takie od razu łatwiejsze. Ja wiem, jak do tej sesji podejść. Wiem, jaki charakter mają dane osoby. I przede wszystkim mi jest dużo łatwiej wtedy pracować, mam większą pewność siebie, a gdy ja mam tą większą pewność siebie, to też ci ludzie tam wiedzą, że są zaopiekowani, mówiąc ładnie. No taka prawda. Ja pamiętam, bo też jest taka szkoła marketingu, że mm -hmm. y, umów się właśnie mm -hmm. z klientem przed, bo mm -hmm. konsultacje bardzo dobrze sprzedają. Tak. I pamiętam, jak kiedyś pewna osoba mi powiedziała, że no wszystko spoko, mm -hmm. fajnie, może faktycznie, ale ja muszę poświęcić swój czas, dojazd, żeby. Ja to samo usłyszałam. Wiesz co, też miałam ostatnią konsultację z taką Kasią. Kasia jest bardzo super. Fajna, ok. I ona bardzo ma mądre rady, jak najbardziej. Ja tam będę każkę polecać zawsze. Tylko też mi właśnie powiedziała, że te konsultacje, to samo co ty, że te konsultacje są fajne, tylko że jak mi się to rozkręci i będę miała już tyle klientów, to nie, nie będę miała czasu na to, żeby to robić, nie? Mm -hmm. I takie. Pierwsza moja myśl była, kurczę, może rzeczywiście ona ma rację, nie? Ale potem sobie pomyślałam, że cholera. Jak ja nie będę miała czasu, żeby się z tymi ludźmi spotkać przed sesją, to ja nie chcę takiej sesji robić. Mm -hmm. To ja nie chcę, bo to przede wszystkim to nie, będzie taka, to nie będzie sesja na moich zasadach, a ja lubię robić sesję na swoich zasadach jednak, tak? Tak jak ja chcę, tak jak ja lubię. I tak, żeby czuć się komfortowo, żeby ja się czuła komfortowo i żeby ci klienci też się czuli komfortowo. Więc jeżeli nie mam tego czasu, to będę traktowała tych klientów stricte. Hmm, na no, stricte marketingowe, po prostu jak klienta, nie jak Ani tak. Kasie Gosie czy tam Pawła, kogokolwiek, kto przyjdzie na zdjęcia, tylko po prostu no, jak klienta jak kolejny przelew, tak na konto. Mm -hmm. A tak nie chcę robić, więc, no tak. więc wolę Albo. zrobić tych sesji mniej i rzeczywiście za tą stawkę wyższą niż gdzieś tam, średnia rynkowa, chociaż nie wiem, czy to jest jakaś wygórowana stawka, wydaje mi się, że nie. Tym bardziej zliczając, hmm, tym bardziej, wiesz, zliczając te wszystkie koszta tak naprawdę, które wchodzą w skład sesji w odniesieniu do ilości sesji, które jesteś w stanie zrobić na takich zasadach, jakie ja robię, to to nie są duże pieniądze mimo wszystko. Mm -hmm. Jeszcze wrócę do tych konsultacji. Mm -hmm. Jeśli będziemy na nie patrzeć mm -hmm. w kategoriach straty czasu, czy mm -hmm. to, że musimy gdzieś tam pojechać, to to będzie właśnie taka strata, tak będziemy uważać. Tak. Ale jeśli popatrzymy na to w, z punktu widzenia właśnie inwestycji, że my mm -hmm. w ten sposób inwestujemy we własną pewność siebie, tak. w relacje z klientem, w tak naprawdę zadowolenie i dzięki temu możliwe, że do sprzedaż zdjęć, mm -hmm. bo... Im wcześniej złamiesz tę barierę no nie? relacji, takiej, takiej, takiej sztywnej, tym lepiej dla ciebie. A jak ty sobie poświęcisz tę godzinkę czy półtorej mm -hmm. na spotkanie z klientem, no to później po prostu jest łatwiej, bo już się nie spotykasz tak. jak taki typowy fotograf-klient, mm -hmm. tylko już jak bardziej znajomi. No nie? Tak, tak może nie w stu procentach, ale jesteście bliżej całkowicie siebie. Całkowicie masz rację. To tak właśnie działa. Wiesz tych konsultacji miałam już trochę. Um, mniej więcej, wiesz co, dwie chyba miałam takie konsultacje, że sesja nie doszła do skutku. Było tak wstępnie, że także okej. Okay. W jednej właśnie mi dziewczyna pisała, że przekłada, musi przełożyć na inny termin, bo po prostu się nie czuję za dobrze teraz, żeby robić sesję, tak po prostu chcę odpocząć i na razie nie czuję się na siłach, może w ten sposób. Mm -hmm. A w jednej też chłopak zrezygnował, bo powiedział, że na razie też zmienia plany i na razie tego nie robi, nie? Ale wiesz co, ten czas, który poświęciłam na spotkanie, zmienia te rozmowy, on absolutnie nie był w ogóle czasem straconym, tak naprawdę, bo ja też bardzo dużo z tego wyniosłam dla siebie nauki mimo wszystko. Takiego, wiesz, takiego kontaktu z innym człowiekiem, z drugim mm, sposobu rozmowy. Każdy, każdy człowiek to jest inny charakter, każdy człowiek to jest zupełnie inna osobowość i każdy nas całkowicie czegoś innego uczy. I to, mimo wszystko, jest też bardzo bardzo cenną, cenną lekcją i doświadczeniem, więc absolutnie nie uważam, że konsultacje, nawet takie, które no, nie doprowadzą finalnie z jakiegoś tam powodu do tej sesji, że one są stracone. Nie ma nie tak. W ogóle fotografia rozwija, a mm -hmm. właśnie nawet nie tyle konsultacje, konsultacje również, ale spotkania na sesji, mm -hmm. spotkania po sesji, relacja z klientem, którą tak naprawdę często się długo mm -hmm. e trzyma, bo klient to nie jest tylko klient, tylko klient powinien być w pewnym momencie nasz, po naszym znajomym po części. To nas właśnie uczy nawet kontaktu międzyludzkiego mm -hmm. tak. i nam pozwala wyjść tak naprawdę do świata. Pomimo tego, że wielu z nas jest introwertykami, mm -hmm. jesteśmy nieraz zamknięci i nie mamy problemy nawet z rozmową, tak. to to jest ogromny plus fotografii, że ona nas uczy. E, A czy uczy, no, wyrzuca na świat jak tak, na głęboką tak, to wodę, prawda. więc e, to, na pewno, e, to na pewno pomogło ci, jak sama powiedziałaś, tak, się tak. rozwinąć. Tak, rozwój e. osobisty, taki zrobić krok do przodu, nie? I właśnie tak. jeszcze tylko wrócę tych koncepcji. Mam na przykład e, Sandrę, może przepraszam, zapomniałam imienia. Mhm. E, Sandra właśnie przyszła. E, Sandra, Sandra, dobrze mówię. Mam beznadziejną pamięć do nazw, do imion. Wiesz co, tak samo do muzyki. Słucham wielu, wielu różnych gatunków muzycznych. Jakbyś mnie zapytał o konkretnego wykonawcę czy kompozytora, kogokolwiek, to po prostu stanę i... Yy, mm -hmm. I don't know, nie? Jak ktoś to Michał jestem. <laughs> Jeszcze pamiętam. Dobrym sposobem, jak ktoś ci się przedstawia, właśnie żeby nie zapomnieć, to jest od razu zwracanie się Michała, wiesz, od razu po tak. imieniu, nie? Powtarzanie wielokrotnie, więc tak. Więc teraz już mm -hmm. zwracam na to uwagę. Nawet jak nie mówię, to powtarzam sobie w myślach po prostu, żeby nie zapomnieć, broń Boże, imienia. Mm -hmm. No, więc właśnie Sandra przyszła, napisała do mnie o sesję zdjęciową. No i napisała mi tak, jak zawsze, że napis się, spo spotykam dam na kawie, że porozmawiamy i tak dalej. No, super fajnie, ok, się spotkałyśmy. I mi mówi, że ona już miała w sumie dwie sesje zdjęciowe robione, ale tak, ona zawsze wygląda tak samo. Ona nie czuje się gdzieś tam przy, przy tym pewnie. Ale mówi, że chciałaby jeszcze raz spróbować, bo może rzeczywiście będzie inaczej, nie? A chciała coś dla siebie zrobić. Mówię, kurczę, idealny klient. Wiesz, mhm. jak ja słyszę, że chcesz zrobić coś dla siebie, no to, to to jest taki klient, który właśnie chce robić takim ludziom zdjęcia, tak. bo to jest po prostu przyjemniej. I wiesz, i mówiąc mi takie rzeczy, że miał już dwie sesje i że wygląda zawsze tak samo, ma ten sam wyraz twarzy, wszystko jest takie samo, i wiesz, a chce coś innego, to już ja już wiem, czego się mogę spodziewać, tak? Już wiem, że jaka mnie praca mniej więcej czeka, wiem, jak się do tego przygotować. I wiem... I wiem, czy będę, czy nie będę w stanie zaoferować tak, tej usługi, tak. żeby będzie to zrobione dobrze. Więc to jest właśnie przykład takiej klientki, że konsultacje bardzo, bardzo dużo dają. Mhm. No, Sandra, nawet nagrałyśmy później ten e, testimonial, czyli wiesz, nagrała mi filmik, że po jakie zdjęciach dawał mnie, czy jakie wrażenia i tak dalej, więc bardzo pozytywny. Oczywiście nie miałam czasu go zmontować, w sensie skleić w całość. Ale to jeszcze fragment. nie opublikowałaś opublikowałam nic? fragment. Tam Aha. jeden z kilku fragmentów opublikowałam już tak jak najbardziej tak. To jest bardzo fajny sposób też na reklamę mhm. siebie nie? Czy, no, takie upewnienie klientów, że robię dobrze tak, swoją robotę tak, i fajnie, Tak, to jest fajnie. No, że też, wiesz, to, że to nie są tylko ładne zdjęcia, ale to jest coś więcej, bo ona też, właśnie od Sandry słyszałam, że jest lepiej niż na terapii. W trakcie sesji, Kurczę, jak To mi do, dobry do, komplement. To jest bardzo dobry komplement. Naprawdę fajne, bo, bo wtedy wie, że to, co robisz, ma naprawdę bardzo fajną wartość i że to daje tym ludziom coś więcej niż tylko jakieś zwykłe zdjęcie, po prostu. Mhm. A zwykle twoi klienci przychodzą właśnie na tego typu sesje, że też potrzebują zrobić coś dla siebie? Czy to raczej masz klientów, którzy przychodzą przykładowo na biznes, na rodzinę, takie, gdzie faktycznie jest powiedzmy, albo jakaś potrzeba? Mhm. Kto jest twoim klientem? Tak zadam to pytanie. Wiesz co, na biznes miałam mniej tych zdjęć, mówiąc szczerze, bardziej takich właśnie, że coś dla siebie. Mhm. Ostatnio nawet miałam, chłopak kupił voucher swojej narzeczonej na sesję sensualną, więc w ten sposób. Tak bardziej ludzie przychodzą, żeby zrobić sobie właśnie coś dla siebie, poczuć się lepiej. Raz miałam taką sesję też rodzinną, ale też właśnie pani z dziećmi chciała, bo po prostu mówi, że mieli, mieli trudno okres i chcą coś takiego fajnego dla siebie zrobić, spędzić wspólnie razem fajnie czas i mieć z tego pamiątkę. Mhm. Super. To są głównie ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś, albo chcą coś zmienić, albo, um, albo potrzebują po prostu trochę czasu dla siebie, chcą się oderwać w ten sposób, nie? I właśnie Sandra, a propos jeszcze Sandry. Sandra jak przyszła na sesję, to ona pracowała jako jakaś pomoc, jakieś opiekunki chyba do dzieci, o ile dobrze pamiętam. A jak jej oddawałam zdjęcie, nagrywałyśmy testimonial, to była w trakcie oczekiwania na, po rekrutacji na stewardessę. I teraz lata w liniach lotniczych. Także duże zmiany Sandra zrobiła. No to super. To bardzo fajnie, że miałaś okazję też Gdzieś fotografować w tym trochę uczestniczyć. uczestniczyć no. No. A chciałbym spytać tutaj, jeśli chodzi o samą techniczną mhm. kwestię zrobienia tego zdjęcia, to jest taki typowy setup czy coś tutaj jeszcze dokładałaś, zmieniałaś? Nie Wiesz co, to było w ubiegłym roku robione miał ja to jest chyba typowy, fajny artowy setup. To jest jedna lampa. Mhm. Mhm. Czyli prosto jedną lampą również prosto. zrobić fajne zdjęcie, tak, nie? nie ma, oczywiście. Nic nie trzeba kombinować. Widzimy, że masz takie drabinki chyba ze trzy? Mam trzy. Skąd ty je wytrzasnęłaś, bo są rewelacyjne. Wiesz co, mam trzy drabinki ja tam w jakiejś tam grupie fotorekwizyty, czy jakoś tak, tam możesz często wyszukać, tam się ludź, różnie ludzie ogłaszają nie wiem czy mogę mówić na czy nie mogę. Możesz, wiesz, miało. Tam jakieś ale ja na tym pamiętam do końca. Tam były <noise> To nie robimy schody, reklamy. schody coś tak, coś takiego i właśnie Aha. goście robił takie drewniki. miał mało. Najpierw kupiłam sobie zbyt małą, byłam nią zachwycona, my to kupiłam jeszcze później tą większą, największą i średnią. I ta największa powiem szczerze, to jest taka proforma. <noise> <noise> Ona powiem, stoi ładnie, można się nią oprzeć, ale na nią, na nią nie można wchodzić. Aha, a te mniejsze są bardziej stabilne. Tak, te mniejsze są normalne, są stabilne, są bardzo w porządku, nie, ale <noise> ta większa to trzeba by ją to tam to podreperować. Ta? Tak, to jest ta wielka, no. One tak, te, tego typu drabinki świetnie wyglądają jako rekwizyty, no nie? Pięknie, kurczę. Wiesz co, tak samo, tak, tutaj też są te drabiny. Są trzy drabiny które rozstawione. Jeszcze jak dołożyłam do z tyłu siano, to już w ogóle <laughs> siano. się zrobiła taka trochę w ten no tak, klimacik. Tutaj mam podobną drabinkę. Tak, 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 tak. Nawet no. dwie mam też takie podobne. one no, no robią właśnie taki fajny, delikatny klimat. Taki, taki. Tak, i na tym też możesz fajnie nogi łożyć, tak? Że jedna wyżej, tak. druga niżej, możesz się bawić tą wysokością. Tak samo jak przychodzą rodziny na przykład albo kilkoosobowe grupy, to też tym możesz manewrować, żeby ich ładnie poustawiać, a nie wszyscy wiesz, w jednej linii. Do zdjęcia. Mm -hmm. Tak, bo to też plus tych drabinek jest taki, że one wymuszają tak jakby naturalne ułożenie tak. ciała. Nie? Tu nie musisz tak. specjalnie pozować. I to jest fajne, bo modelka czy klient przyjdzie, siądzie mm -hmm. i on się czuje dobrze. Tak, nie? tak, tak od razu. No. A inaczej się dobrze wygląda i to jest najfajniejsze, dlatego drabinki <grym> jak najbardziej polecamy. Okej, okay, to przejdźmy do jakiegoś kolejnego zdjęcia, tak będzie najlepiej. Ty, czy o tych zdjęciach Pani Wizerzyński coś jeszcze chciałabyś opowiedzieć? Czy, czy... Wiesz co, te zdjęcia były robione właśnie w ramach tego projektu 40 Over 40. Generalnie to jest dla ludzi, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, którzy mają 40 lat i więcej, nawet mm -hmm. 60-70, jak tam kto się czuje fajnie. Um, tym projektem chcę po prostu wiesz co, pokazać, że wiek to są tak naprawdę tylko liczby, że w, bez względu na to, ile mamy lat, możemy fajnie wyglądać, fajnie się czuć i fajnie się bawić w trakcie takiej sesji. Bo tu rzeczywiście robiliśmy bardzo dużo setupów. To był jeden, drugi był ten taki właśnie brązowy na drabinach. Mm -hmm. Robiliśmy też takie, jakieś, chyba w, tam są właśnie takie wylane, jakieś takie buty ciężkie Robiłyśmy, pamiętam też w eleganckiej sukni takiej krótkiej mini w szpilkach także to miałyśmy mega mega dużą zabawę mm -hmm. więc ten projekt dzisiaj jest dla mnie o tyle ważny że mm, że 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 yy, jest on jest po prostu dla mnie ważny. No i to się liczy, to jest najważniejsze. E, nie, nie, w sensie, wiesz co, w sensie takim, że chciałabym ten projekt zakończyć wernisażem. Chciałabym zrobić taki mm. uroczysty, fajny wernisaż, że każda osoba, która by wzięła udział w tym projekcie, miałaby po prostu swoje później wywieszone, jedno wspólnie wybrane zdjęcie nie, na wystawę. Super. Także takie coś mi się bardzo marzy. No i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, że się uda te 40 osób ogarnąć. Mm -hmm. I ile osób już masz? Z pięć. No to zawsze już jest pięć. No, to już jest pięć do, do przodu, więc super. I to są projekty typowo Twoje, tak? To jest tak jakby te FP, czy to też jest w formie. Nie, klienci? nie, to jest normalnie klienci. Aha, no to, to jest jak najbardziej samo, same, same dobre rozwiązania, no nie? Bo też jak uda Ci się już taką, a czy nie, nie jak uda Ci się, jak już zrobisz ten wernisaż, ten to będzie genialny chwyt na nowych klientów. No nie, bo to jest to super inaczej dzia, wiesz, To Tak jak tutaj wisi ten duży obraz, on wiesz, rzuca się w oczy od razu, wiesz, mówisz, kurde, wow, też chce, nie. Tak, tak sam z tego też powodu mam w studio dużo, dużo zdjęć podrukowanych. Właśnie w postaci kart od Folioboksa, folio tych tak, takich w ramkach mhm. fajnych, mam w postaci fotobrazów podrukowane zdjęcia, mam albumy. Wiesz, to zupełnie inaczej, jak ktoś to bierze do ręki, o, Jezu, jak fajne, nie? Tak. Wiesz, jak ktoś przychodzi na sesję i mówi, że A, to tylko same wydruki chcą, bo to, bo to jest tańsze, nie? nie? Bo te karty folioboxa, te pakiety są po prostu droższe, bo te karty same sobie są drogie. Mhm. Ale wiesz, jak ktoś, to, to, ktoś już bierze to w rękę i mówi, o Jezu, ale to jest fajne, ale miłe, nie? No tak. tak samo robiłam też samo, tak samo te karty folioboxa robiłam tylko zdjęcia w przedszkolu. Rodzice mieli właśnie wybór, że albo zwykłe zdjęcie, albo w zestawie z kartą folioboxa, albo samą tą kartę folioboxa. I powiem Ci szczerze bałam się, że te karty będzie ich mało. A ich po prostu miałam taki ogrom do zrobienia do spakowania, że się że zaskoczyłam ile. No widzisz fajnie. Ale pracujesz z jakąś, a czy współpracujesz z jakąś firmą od druku, czy, czy po Wiesz, prostu zracasz? Ale drukuję głównie wene foto. Drukuję głównie wane foto, tak samo te karty Folioboxa, yy, foto obrazy czy foto w duonecie z kolei też drukuje. Mhm. Wtedy mi robią. No to, tak, bardzo podobnie jak ja, bo też mm -hmm. to są dwie, tak. dwie firmy polecane. Wiesz co, wiem już, tak się, jak te zdjęcia wychodzą. Wiem kiedy zamawiać, żeby nie wpaść w jakiś wiesz. Czas oczekiwania, nie wiem, jaki kosmiczny przy okazji świąt. Jak później ludzie mają pretensję, że się za długo czeka. Już, że tak powiem, wypracowałam sobie. Pewne daty, kiedy co muszę zrobić, kiedy co oddać, kiedy jak powiedzieć klientom, żeby rzeczywiście wszystko było tak, jak trzeba. Także tak. to już mam dopracowane na szczęście. Mhm. Najlepiej chyba w dłonecie, bo tu następnego dnia już jest wysyłka. oni szybko, tak, to już w ogóle jest ekspresowo. No tak, i pojutrze masz już gotowy obraz u siebie w domu. Ja ich zawsze bardzo polecam, bo bardzo, fajna, bardzo fajnie działają. Mamy omówionego Rafaela, więc Rafaela odkładamy, to mamy omówione. Marlenkę mamy omówioną, ale tu jest jeszcze marlenka, widzę? Tak, to jest A to jest ta sama. No to jest chyba z pięćdziesiątki już. To są dziecięcy, to jest moje pierwsze zdjęcia. To jest ta właśnie pierwsza sesja, gdzie była moja córa, to jest znowu to sama, i to jest druga moja córa. Mhm, jasne. I to, to jest też te początki, nie? Tak, to jest cały czas to jest jedna ta sama sesja. Aha. Tam zdążyłyśmy się trzy razy przebrać i. Musiałam się zawinąć z tymi wszystkimi kiepskami. Mhm. Jak ogólnie współpraca z dziećmi? W sensie uważasz, że masz takie naturalne podejście do dzieci. Jesteś matką, więc pewnie masz to chyba też. To zawsze uważam, że nie. Że zawsze nie? sądziłam, że nie, dlatego, dlatego bardzo stroniłam od tych zdjęć w przedszkolu, dlatego też nie chciałam robić fotografii dziecięcej. No, siłą rzeczy musiałam na kimś ćwiczyć, więc ćwiczyłam na swoich córkach. Na no, Zuzia złapałam tego bakcela do pozowania. Teraz jej już chce się mniej, z kolei tej młodszej chce się więcej, więc teraz tam mi pozuje. I że ćwiczyłam też głównie na ich tam koleżankach, kolegach. To gdzieś stwierdziłam, że kłócenie no, nie jest tak źle. Te dzieciaki jednak mnie słuchają, jednak wiesz, tam mogę się z nimi dogadać. I w tym przedszkolu też się przekonałam, że, że myliłam się co do swojego podejścia do dzieci, bo rzeczywiście gdzieś je ogarniam. Mhm. No to Także rzeczywiście jest spoko. Ja nie ogarniam. Ja kiedyś usłyszałem, że jestem szeregiem <laughs> do mnie. A czy, no, wiesz, ja, mam, ja mam tak, że ja, ja nie mam takiego podejścia do dziecka, że um, jak taki rodzic, mm -hmm. tylko ja zrobię z siebie krytyna, no, no, no. <laughs> to. Ale a, dzieci to lubią. Dzieci to lubią, tak. ale jakoś tak, nie wiem, kiedyś tak patrzyłem na samego siebie, tak pomyślałem, Boże, co ja, co ja, co ja robię? Nie, że <laughs> mi głupio. Dzieci też musisz wiedzieć jedną rzecz, że jak są na przykład zdjęcia w przedszkolu, to. Wiele dzieci będzie chciało się tam usiąść, chociaż na chwilę się ustawić, nie, ale niektórym musisz przekonać. Czymś. No właśnie. I teraz tak, co dasz? Cukierki mam by? teoretycznie, ale wiesz, niektórzy rodzice nie chcą, żeby ich dzieci faszerować mm -hmm. cukierkami. Teraz nie chcesz sobie no robić tak. kłopotów. To co, co, dzieci kochają innego? Naklejki i pieczątki. Mm -hmm. A masz pieczątki na no łapki, pieczątki tak. dajesz, tak jak po zajęciach. Ja pamiętam, jak moja córka chodzi na logopedię. Koleżanka już skończyła, już nie chodziła, to chciała chodzić tylko po to, żeby pieczątki pani dawała. No to ja kupuję zawsze, wiesz, stertę na i po prostu każdy dostaje na po zdjęciu. Tak. Chociaż ostatnio jej młodsza córka sprzedała w tym roku, bo w tym roku robiliśmy zdjęcia świąteczne akurat w przedszkolu. Też sobie wymyśliłam, ogarnęłam scenkę, wymyśliłam w składnie pięknie, tło, wszystko tam poustawiałam. No i kupiłam naklejki. No i ta mała Franca zobaczyła je w domu, te naklejki. Mama, co to jest? Ja mówię, no naklejki. Dla mnie nie, ja nie, nie, dla dzieci do zdjęć. A, super raśnie. No i okej. Okay. Pojechałam, rozstałam wszystko w tym przedszkoli, i tak, naklejek zapomniałam. Mówię, dobra, trudno, będzie bez naklejek. Po czym słyszę, moja córa na korytarzu, a moja mama te ma naklejki dla wszystkich, o ten, ten, ten jakiś tam tęczowy to będzie dla mnie. Nie mówię, ja, pierdzielę, mówię, nie wierzę. Szybko do męża, bo akurat był w domu, mówię, mi te naklejki. Jakie naklejki znowu? Mówię, nie pytaj. Także wiesz wart, warto mieć wsparcie w drugiej osobie, kogoś kto ci zawsze uratuje w takiej tak. kryzysowej sytuacji. A stosujesz takie nakładki na obiektyw, takie miśki, miśki jakieś zabawki? Nie. Nie, 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 nie. Ja to kiedyś stosowałem, całkiem spoko, tak? ale na małe dzieci działa, na duże to już no. takie paszą na do nowej nakryty na, na mnie. Nie, nie stosowałam, bo ja robiłam w takich grupach właśnie od żłobka do pięciolatków, nie? Więc mhm. nie, w żłobku też mi się nie, nie, to nie ogarnęło to, nie przydało, ale też jak dzieci żłobkowe z kolei to miałam te rekwizyty typu jakiś samolotik, samochodzik drewniany, jakaś wieżka zabaw Kacze, opaska na włosy. Mhm. Takie, takie wiesz, takie, tanie chwyty. Ja Ale sprawdzające się. Ono się do, do Twojego mhm. projektu tutaj mamy jeszcze jakieś zdjęcia? Yy, nie, forty over 40, tu więcej już nie mamy. Mhm. Widziałem właśnie w Twojej ofercie, że jest, mhm. jest, jest taka oferta na Twojej stronie internetowej, mhm. że można do tego dołączyć. I patrzyłem również na ceny, widziałem. Tak. I one są tańsze niż klasyczny pakiet, trochę. E, tak, ale ogólnie patrząc mm -hmm. na wszystkie twoje ceny, to bo wcześniej tak się zastanawiałeś, mm -hmm. czy to jest drogo, czy to jest tanio. Tak. E, powiem Ci, że ja ostatnio robiłem taki mały rekonesans. Mm -hmm. Sprawdzałem, jakie są mniej więcej e, stawki i jestem w szoku, bo to są takie ceny bardzo średnie. Tak. One są na tym, na mniej, więcej, mniej, mniej więcej na tym samym poziomie co moje. Tak. Ja kiedyś myślałem, że, że to jest drogo, mm -hmm. a teraz widzę, że wcale nie. Nie, no to prawda. Tylko wiesz, z drugiej strony, jak widzisz, że ktoś zrobi za 200 zł 10 czy 30 zdjęć, no to. Sorry, jakim cudem. No nie Za wiem, sam make-up, ile się płaci, pomyśl, tak? Ja mam, ja mam w ramach ceny sesji mam up profesjonalny, więc. Czytałaś na grupie, nie? Co ja napisałem? Ja ostatnio. wiem, wiem. Nie? No właśnie. E, koszty bez... rosną, nie? Koszty rosną, my musimy też sobie zdawać z tego sprawę. Zwłaszcza, że ty e, też. No, i, i, od tamtej firmy twojego mm -hmm. męża też trochę się odstajesz, mm -hmm. bo, bo też tak. wchodzisz w tę fotografię. A myślisz też, czy myślałaś może mm -hmm. o tym, by się w pewnym momencie kiedyś przebranżowić całkowicie na tak. fotografię? Tak, chciałabym tak całkowicie się przebranżowić, aczkolwiek robię to bardzo powoli stopniowo, bo hmm, gdzieś tam ta fotografia jest na tyle silną pasją u mnie, że nie chcę, żeby to było coś takiego, że w pewnym momencie musiałabym, Robić fotografii rzeczy, których nie chcę robić, tylko po to, żeby się spiął budżet. Mhm. Wiesz, chodzi mi o to, że na przykład ja nie robię mini sesji, bo ja tego nie lubię. Nie, ja wiem, że to jest świetne pod względem biznesowym i marketingowym, ale dla mnie osobiście, ja, Boże, nie neguję tego, że ktoś to robi, to jest złe, czy tak dalej. Tylko ja tego nie lubię. Ja dla mnie osobiście to jest, wiesz, takie hmm, kolejny, kolejnej. kolejny. Wiesz, patrzysz na zegarek, masz pół godziny na klienta, Taśma, tak, no nie lubię takiej taśmy. Jak mhm. robię sesję, umawiam jedną sesję dziennie maksymalnie. Wtedy wiem, że poświęcę czas temu klientowi. Ktoś się może czasem spóźnić. Czasem takie rzeczy się zdarzają, tak? Ktoś się gorzej poczuje, nie wiem. Ktoś będzie potrzebował po prostu chwili przerwy, no, tylko po to, żeby napić się i pogadać, tak? No, to, to też to możemy wtedy zrobić. A takie, wiesz, taśmowe, później obrabianie tego wszystkiego znowu, czyli też musisz znowu wrzucić automat. Nie możesz poświęcić temu zdjęciu, wiesz, tak powoli sobie poanalizować, zastanowić się nad kolor gradingiem, czy czymkolwiek innym. Tylko musisz pojechać automatem znowu jakimś, tak? Żeby to się wszystko spięło, żebyś zdążył czasowo to zrobić. Więc nie chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, że rzeczywiście będę musiała robić te mini sesje, albo jakieś jeszcze inne rzeczy, których nie chcę, tylko właśnie po to, żeby się budżety spinały. Mm -hmm. Bardzo fajnie powiedziałaś, że robisz jedną sesję dziennie. Ja mm -hmm. tak samo y, pracuję, bo nawet jak się zrobi powiedzmy dwie, mm -hmm. to nieraz to jest po prostu za zmęczenie, dużo zmęczenie. Psychiczne materiału. Mm -hmm. Tak, nie wiem jak ty. Ja mam na przykład tak, że ja y, nawet nie chodzi o. Takie fizyczne robienie zdjęcia, mm -hmm. tylko ja mentalnie jestem już tak. po prostu zmęczony wypruty, tak, tak, tak. bo ja, ja, ja staram się na przykład dawać siebie 100% na sesji. Mm -hmm. Ta, to zaangażowanie, tą energię, to wszystko. Tak. ja to szybko tracę. W sensie to ja potrzebuję takiego też mm -hmm. reseta, najlepiej odpoczywa się samemu w domu. Tak. I, a wydaje mi się właśnie, że osoby, które, nie, które tego reseta po prostu nie potrzebują od razu, tylko mogą natrzepać tych sesji trochę więcej. Mm -hmm. To właśnie to jest ryzykowne, nie? że w pewnym momencie ta fotografia może przestać ci, ci sprawiać radość. Tak, tak, i ona się staje czymś, co musisz zrobić, czyli znowu musisz wstać rano do pracy. Mhm. Nie idziesz robić zdjęć, nie idziesz zrobić sesji, o której, kurde, która jest dla ciebie radością, która cię ładuje energetycznie, tylko idziesz do roboty znowu. Tak. A ja nie chcę iść do roboty i nie chcę, żeby fotografia była moją robotą. No. Mówiąc krótko, nie? W ten sposób. Dlatego też no, mówię, staram się gdzieś tam powoli to, rozwi to rozwijać w taki sposób powoli się odcinać od finansowania, że tak powiem, z firmy i pracy w firmie, żeby rzeczywiście w momencie, gdy przejdziesz na tą fotografię, żeby ona już była na tyle rozpędzona, że gdzieś tam ci klienci będą się pojawiać, nie? W mhm. takiej ilości, w jakiej są rzeczywiście potrzebni, żeby te budżety gdzieś tam się domykały. I tak. Żeby to cały czas była moja fotografia na moich zasadach. No i bardzo prawidłowo. Bardzo dużo mówisz o swojej pasji z mhm. fotografii. albo powiedzmy, wyobrażasz, wyobrażasz sobie fotografię taką z pasji, ale bez sesji TFP? czyli praca tylko dla klientów? Wiesz co? Nie. Wiesz dlaczego? Bo klienci czasem przychodzą, oni chcą jakieś albo konkretne rzeczy w konkretnym na przykład stylu, albo pod swoje konkretne potrzeby, a ja mam czasami jakieś swoje pomysły, chcę zrealizować jakieś swoje, mm, swoje projekty, tak? Nie wiem, chciałabym zrealizować projekt oparty na malarstwie Tamary Łępickiej na przykład, tak? I, nie wiem, co, musiałabym zrobić teraz coś w stylu 40 po 40, tak, jakiś projekt i powiedzieć klientom, że przyjdźcie, płaci mi za sesję, ja wam zrobię w takim stylu, bo ja tego potrzebuję dla siebie. No, nie widzę tego. Jeżeli chcę zrobić coś całkowicie dla siebie, no to wtedy robię to w ramach sesji TFP. Po prostu szukam modelki takiej, która mi pasuje do danego projektu. Umawiam się z czy czasem ze stylistką i, i, i działamy. Mhm. Wydaje mi się, że, hmm, że chyba tego nie da się oprzeć, tylko na klientach, tak naprawdę. Bo wiesz, mimo wszystko klient to jest osoba, która ci płaci za te zdjęcia i on też czegoś oczekuje. I teraz nie zawsze te oczekiwania klienta muszą pokryć się z twoimi oczekiwaniami. Dokładnie. Wiesz, jeżeli jesteś w stanie pójść na jakieś kompromisy, tak to robisz po prostu sesję. Tak jak klient chce, jest ok, ty się czujesz z tym dobrze, klient czuje się z tym dobrze. Jeszcze jest druga sprawa, nie zawsze klienci chcą, żeby te zdjęcia publikować. Mhm. Ja miałam takie dwie sesje, fantastyczne, po prostu cudowne sesje. A już do dzisiaj żałuję, nie mogę ich opublikować, no ale nie mogę. Bo prosili, żeby tego nie robić na razie, bo chcą sami to gdzieś tam później publikować, więc okej, okay. szanuję to, no i tyle. No, znam ten ból. Takie stosy, a nie można publikować. Wiem, jak no, to jest. Chyba, że to, jedna, to była męska sesja, bardzo fajna sesja. Więc... Mhm. Nie da się bez tego TFP jednak, nie? TFP tak. no właśnie... te bądź, bądź też zaznawać zapłacenia modelce, po prostu wiesz, umówienia się z modelką i nadpłatnie, tak, zrobienia zdjęć, ale całkowicie po swojemu wtedy. Tak. No właśnie, też tak uważam, że bez TFP to nie ma, nie ma, yy, nie ma sensu. A mnie zaskakuje to, bo kiedyś dałem mhm. yy, jakiegoś tam posta że na Instagramie, że, że robię TFP mhm. i kilka osób napisało, że jak to ty jeszcze robisz TFP? Mówię, no dlaczego no. nie, no wiesz, no, to jest najlepszy sposób do takiego samego, wiesz, no wyrzucenia z siebie tej, tej, tej artystycznej tak, potrzeby. Oczywiście, nie? że tak, ale wiesz co, też jest dużo fotografów, którzy mają od razu tam w bio napisane, że nie TFP, no TFP i tak dalej, a patrzysz w portfolio, 80% jest TFP. No to tak jest, no właśnie. Ja, ja, ja zaobserwowałem, u mnie jest często tak, że modelki mi odmawiają mhm. sesji TFP i zawsze tylko komercja, 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 komercja. Mam kogoś fajnego, tylko komercyjnie. I mi jest bardzo ciężko zdobyć mhm. modelkę. w osad... Nie wiem, coś w ostatnim czasie, czy ja mam takiego pecha, czy rynek się zmienił, czy dziewczyny już całkowicie nie potrzebują tego typu zdjęć. No, no, no. Czy tobie również się zdarza takie coś? Oraz czy twoim zdaniem jest łatwo o dobrą modelkę? Teraz, na, na zasadach TFP? Wiesz co... No, i powiem tak, no ta sesja to jest sesja w TFP z Julką. Mhm. Julka jest fajną modelką, bardzo dobrą. Już znam z kilku. No, o Macieja głównie, nie u macieja Maśka, Muzea tak. i się zawsze śmieje, że każdy fotograf ma jakąś swoją muzę. To jest muza Maciejowa. <laughs> tak, ewidentnie, nie? Więc nie, nie zdarzyło mi się coś takiego. Mm, tak sobie myślę ostatnio. No, nie, raczej nie. Nawet jak gdzieś jakaś modelka czasem coś pisze na tym. Na ostatnio też właśnie jedna dziewczyna pisała na. W grupie chyba TFP, poza że tam szuka fotografa do jakiejś tam sesji i też właśnie tam sama w sumie bym zrobiła, bo bardzo fajna modelka, i rzeczywiście do mnie się odezwa, jak będę z nią robić zdjęcia, więc nie zdarzyło się jeszcze coś takiego, że nie, nie. Aczkolwiek no też nie pisałam o sesję TFP gdzieś tam już tak całkiem skrajnie wysoko, że powiem gdzieś tam oceniając modelki do jakiegoś rankingu, nie wiem, wyimaginowanego czy nie, ale w ten sposób to nie wiem, kurczę. Tak myślę dalej. Nie, chyba nie. To może krakowski rynek jest trochę zdziczały, albo ja już mam zbyt kiepskie zdjęcia w portfolio, żeby ktoś na nie chciał na TFP przyjść. Ale... Wiem właśnie, że Wiktorę, na przykład też tak marzył nam, że TFP te też robi, mm -hmm. ale to właśnie zależy czy ten, czy portfolio pasuje, czy akurat ma czas, na przykład mm -hmm. ten desen, no tak, nie, tak, tak. Więc tak jest różnie. Jak te zdjęcia robiłam z Wiktorem akurat? To ja dopiero wtedy poznałam tak naprawdę po jednych warsztatach. Ja na przykład za tą sesję Wiktorii płaciłam normalnie. Nie, że tam się spotkałyśmy normalnie, to była płatna sesja z mojej strony, bo po prostu potrzebowałam dla siebie do przećwiczenia paru setupów. Tam też zrobiliśmy dużo tych zdjęć. Hmm. Aczkolwiek no, to jest zdjęcie <ścoughs> szczególne. Ta sesja była szczególna, bo e może nie tyle ta sesja, co po prostu taki okres w życiu sprawił, że się przyblokowałam na bardzo, bardzo długo. I gdzieś miałam później, jak spotkałam właśnie Wiktorię na naszym spotkaniu fotograficznym we Wrocławiu i Boże Wiktoria, ja Cię przepraszam, bo jeszcze jej zdjęcie nie oddam Te zdjęcia były robione w lutym. Mhm. Więc ona dostała chyba te akurat sensualne, dostaw w miarę szybko, a tam mieliśmy chyba cztery czy pięć innych setupów, bo tych setupów zrobiłyśmy masę. I tamtych, tamte zdjęcia dostała długo, długo później, po kilku miesiącach dopiero. Mhm. Fakt, że to zdjęcia, które, to była sesja, za którą ja jej płaciłam, to nie była sesja TFP, więc tak. gdzieś tam ona sama mówi, że to nie ma żadnego problemu z tym, ale ja gdzieś sama wewnętrznie czułam się, że skopałam temat, że wiesz, ona na te zdjęcia tak długo czeka. I jeszcze jedna dziewczyna też wtedy akurat TFP robiliśmy zdjęcia, też czeka tak długo na te zdjęcia. Też była na szczęście bardzo wyrozumiała dla mnie, więc. Rozeszło się to trochę po kościach, aczkolwiek mówię, dostałam gdzieś jakieś takiej blokady wewnętrznej, że wiesz, wrzuciłam te zdjęcia, mówię, a to teraz je poobrawiam sobie. No i chcę je wywołać tak takie, kurczę, nic mi nie pasuje, kolor mi nie pasuje. Nie mogłam po prostu się z nimi w żaden sposób przegryźć, mówiąc najkrócej. nie, I mm -hmm. Tak patrzę, mówię, kurde, nie, dobra, odkładam je. Wracam po jakimś czasie, mówię, kurde, nie idzie mi nie. Później w międzyczasie zrobiłam jakieś jeszcze inne sesje. Ta, później akurat miałam jeszcze sesje komercyjne, więc coś mi wlazło w międzyczasie. Potem doszło mi jeszcze przed które robiłam w maju. Więc tam też w ogóle była masakra, bo miałam tych zdjęć masę do obrobienia, a wtedy jeszcze obrobiłam na Lightroomie. W sensie wywoływałam w Lightroomie, obrobiałam w Photoshopie i mówię: Kurczę, nie dam rady, nie ogarnę tego tematu, nie? Mówię, coś mi nie gra, coś mi nie pasuje, nie mogę obrobić zdjęć tak jak chcę, coś po prostu nie szło. Wiesz, taki po prostu blokada, tak jak czasem chcesz powiedzieć jakiś numer telefonu czy czegokolwiek, masz czarną tak. dziurę w głowie. Mhm. To ja tak miałam właśnie z tą fotografią, z obróbką. Nie tyle zrobieniem zdjęć, bo z tym nie, nie miałam żadnego problemu, wiesz, wszystko było fajnie, pięknie ustawiane. Tak jak trzeba, ustawienia zdjęcia z aparatu wychodziły fajnie, ale jak przychodziło do obróbki, to ja tego nie ruszę nie? i nie mogłam. Po prostu nie mogłam. Mhm. I wzięłam się, mówiłam wtedy chyba z Kubą do Kuby, pojechałam do Wrocławia. Mówię, Kuba, potrzebuje jakiegoś, wiesz, takich retuszerskiego warsztatu, czegokolwiek. A wiedziałam że Kuba wtedy już na Capture nie siedział. A ja Capture też już miałam przygotowanego do pracy od roku czasu. Miałam już kupionego rok czasu i tak... Nigdy nie miałam czasu. Ja się zawsze tłumaczę, że nie mam czasu, żeby to ruszyć, dlatego to czeka na później. Mm -hmm. Więc tego też się muszę bardzo mocno oduczyć. Fotografia mnie też już trochę przetrąciła w tym, tym temacie, żeby nie gadać, że nie mam na coś czasu. Bo to jest tylko zwykła wymówka tak naprawdę. No i ja pojechałam i rzeczywiście zaczęliśmy, zaczęliśmy ogarniać tego Capture One I tak jak się przesiadłam do tego Capture One tak nagle było... I wszystko poszło. Mm -hmm. Nagle się okazało, że zdjęcia z przedszkola, gdzie miałam tych zdjęć około 400, byłam w stanie obrobić w tydzień. To co jest tym fenomenem Capture One'a, że tak ci pomogło? Wiesz co, nie wiem, powiem ci, że nie wiem. też była kwestia pewnej blokady psychicznej. Nie wiedziałam, gdzie, w którą stronę pójść. Z tym gdzieś ta kolorystyka coś mi nie grała, nie, ale fenomenem Capture One w stosunku do Lightrooma, z całą pewnością jest to, że on zupełnie inaczej pracuje na kolorach. Wiesz, to są inne silniki. Capture One to jest w ogóle od tego, od Face One'a, nie od aparatów oprogramowania, więc oni też, wiesz, to jest takie top topów już tak naprawdę. I nawet jak rzucisz sobie surowe zdjęcie, surowy surowy raw, surowego rawa do Capture One do Lightrooma, i porównasz sobie na jednym monitorze, to widzisz dużą różnicę. Przepaść kolorystyczna jest tak naprawdę, nie? Zwłaszcza w tonacji skóry. Mm -hmm. Także tu się pracuje fajniej. Fakt, że ja wtedy na Lightroomie miałam opracowanych całą masę presetów swoich, które gdzieś tam, wiesz, tylko klikałam sobie sprawdzałam, no, ale wiesz, zrobiłam te zdjęcia, tam mi nic nie pasowało, absolutnie nic nie mogłam. nie? Mm -hmm. więc, więc na tym kapczerowaniu, jak zaczęłam robić, to się okazało, że tak naprawdę przy tych zdjęciach nawet nie muszę dużo grzebać. Nawet tymi suwakami jakoś dużo nie ruszam. Tam ekspozycja może gdzieś delikatnie, może jakiś cień delikatnie, ale. Te modyfikacje przy wywoływaniu w ogóle pliku były bardzo już niewielkie, a tak właściwie. Do tego się to ograniczyło. No i przede wszystkim też to, że z tego Capture One automatem wywalałam pliki do Photoshopa. Tam znowu automatem wstępny retusz robiłam. To wracałam później do Capture One i później podpalałam każde zdjęcie pojedyncze. Tam wiesz, już takie bardziej szczegółowy retusz był robiony i kolor grejnik narzu mm -hmm. narzucany. Więc dzięki temu wyrobiłam sobie jakiś już mechanizm obrabiania tych zdjęć. Dzięki czemu to rzeczywiście poszło już dużo, dużo szybciej. Mm -hmm. Właśnie nie jesteś pierwszą osobą, która mówi właśnie, że te kolory mm -hmm. w Capture One no to to jest faktycznie przepaść. Jest duża różnica. Tylko zaskakuje mnie to, że nawet, jakbyś mi powiedziała, że to jest Capture One, mm -hmm. to jest Lightroom, to nie powiem ci, które jest z którego, nie? Ja ci też nie powiem, bo tego tak nie wiem, czy to tak widać tak naprawdę, bo tym bardziej, już te zdjęcia mają color grading, tak? Jeszcze jest wrzucony, więc to mm -hmm. z, mm, Nie odróżnisz tak tego, wydaje mi się, że go okiem, no bo no, słyszę na te dwa zdjęcia, czy te, to będzie bardziej... Mm -hmm. To jest zdjęcie sprzed dwóch lat, to jest zdjęcie z tego roku i to jest Lightroom, to jest Capture One tak naprawdę, no, ale no nie porównasz no, nie, nie tego, tego w żaden tak. sposób, tak? Bo to jest inaczej świecone, to jest naturalne światło, tu jest świecone z kolei. Mm -hmm. Tak. Um, jeszcze tak wiesz, co mi przyszło na myśl odnośnie tego, pojechałaś do Kuby na te, mm -hmm. takie przeszkolenie. Zastanawiam się, o ile sam Capture One dał ci kopa, a mm -hmm. ile Kuba? Bo myślę, że samo to, że po prostu mm, poszłaś do gościa, który ci pokazał, nabrałaś tak, trochę wiesz, takiej, tak, takiej pewność, energii. Tak, ja Przede wszystkim z kubą przerobiłam. Zrobiliśmy kilka zdjęć wtedy ze studia fabryka, z tego naszego spotkania warsztatowego, yy, może spotkania patronów. Mhm. Zrobiliśmy na chyba kilka zdjęć Marleny, właśnie. obrabiałam z nim razem to. I rzeczywiście kuba mi pokazał. To jedna rzecz, że to można zrobić prosto, że tu się nie kombinuje, że nie trzeba tego kombinować tak naprawdę, wiesz, że ja tu szukam, psuwam, to mi nie pasuje, ten kolor nie taki, nie, że, że tak naprawdę te modyfikacje one wcale nie muszą być. Jeżeli to zdjęcie jest dobre z aparatu, to po cholerę ją ruszać więcej. Mhm, tak. I wiesz, gdzieś się zablokowałam w tym właśnie miejscu, że, że ja to muszę przesuwać, a ja tu przesuwam, to nie działa, to nie tak, a to wiesz, jeszcze jak miałam zdjęcie monochromatyczne na przykład, um, tu akurat nie mam takiego... Ale takie, że miałam no modelkę o takiej właśnie jasnej karnacji, załóżmy na jasnym brązowym tle jeszcze w złotej sukience, no to już w ogóle nie mogłam skóry tak zrobić, no tak. bo to na wszystko działa. Nie? Mm -hmm. no więc tak. tego typu akcje, nie? no i też ten pokazał mi, gdzie, w którym miejscu mogę to zautomatyzować. Mm -hmm. Więc kuba dużo dał, bardzo dużo. Pozdrawiamy kupów jak. Oczywiście, zawsze. <laughs> A obecnie, jeśli chodzi o retusz, jak dużo? Pracy wkładasz w retusz i powiedzmy jedno zdjęcie, Niewiele. jak dużo czasu ci zajmuje retusz? Wiesz co? Pierwsze co zdjęcia, robisz? które obrabiałam, tak naprawdę retuszowałam, retuszowałam to mi zajmowało 30-45 minut mniej więcej, jedno zdjęcie. Uh -huh. Więc zastanawiałam się wtedy, mówię, kurde, jak ci ludzie robią po ileś tam sesji i potem te zdjęcia retuszują, jak mi zdjęcie zajmuje 30 minut i to o, jak się pospieszyłam, nie? Tylko wiesz, jakie ja robiłam pierwsze retusze, to ja sobie retuszowałam na przykład skórę metodą, ben takim, wiesz, na małym kryciu, mały flow i tak dalej. I wiesz, tak skubałam taka po kawałeczku, nie? I wiesz, na zdjęciu, nie wiem, tego typu, to mm -hmm. jest totalnie bez sensu. No tak. No to ale jest bez wiesz, sensu. ja robię na po przybliżenie do buzi. Tak naprawdę robię ten retusz zbliżający do buzi. Before, after. Ale czad, oddalam. <noise> Straciłam pół godziny, nie? Tak. Więc teraz tak naprawdę nie, nie, nie powiększam zdjęć więcej niż jak 100-150 jeżeli już w ogóle do retuszu i rzeczywiście ograniczam się do minimum. Do minimum, czyli jeżeli są jakieś, wiesz, jakieś niedoskonałości na skórze, tak, które są, no, rzeczywiście tam jakieś chwilowe, typu, nie wiem, pryszcze, czy jakieś zarysowania, które, wiesz, się pojawiają, a których nie ma. Sińce pod oczami, takie rzeczy. To wszystko retuszuje. Kiedyś wcześniej, znaczy kiedyś, jakbym nie wiadomo, ile lat to już robiło, ale wcześniej, na początku, też bawiłam się w rzeczy, typu, wiesz, typu Powiększanie włosów na przykład, wiesz, żeby one były bardziej objętościowe, tak. jakieś fajne, gdzieś tam to, trochę likwifajem się bawiłam. Teraz tego nie robię. Jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie robię. ja używam głównie tylko po tak na przykład gdzieś mi załóżmy kawałek sukienki, boczek wystaje, żeby, żeby posunąć właśnie albo boczek, albo ten, albo ciuchy gdzieś poprawić, skorygować mhm. takie rzeczy. więc. Wiesz, w temacie tego retuszu też tak naprawdę jedna rzecz, która jest dosyć istotna to najlepszym photoshopem jest dobra wizerzystka. tak naprawdę wiesz, Racja. jeżeli wizerzystka zrobi naprawdę dobry make-up, to nie masz czym się bawić tak naprawdę później, nie? Więc tu dlatego się ograniczam do minimum, bo tak naprawdę no mówię, nie robię zdjęć bez profesjonalnego make-upu. Mhm. To mówię od razu każdemu zaznaczam na wejściu, dlatego też ta cena make-upu jest już wliczona w cenę sesji, żeby nie było akcji, a ja się pomaluję sama. Nie, mhm. nie pomaluje się pani sama. Przede wszystkim dlatego, że taki zwykły codzienny make-up, to zginie w aparacie mimo wszystko, to jest pierwsza rzecz. A po drugie wizażystka wie jak to zrobić, wie gdzie ma się nie świecić, gdzie się ma zaświecić, żeby było dobrze, nie? I to dopasuje tak. tak, żeby było fajnie. Poza tym Wizard na początku, jeszcze przed sesją, to jest, to jest też forma relaksu. Nie oszukujmy się. Kto tego nie lubi? No. Ja, ja mam tak, że wykorzystuję te półtorej godzinki na mm -hmm. poznanie się jeszcze lepsze, nie? na rozmowę. To też pomaga na mm -hmm. rozluzować się tak, na sesji prawda. z dwóch stron tak naprawdę. Ale powiedziałaś też o tej satysfakcji z retuszu, że jest ona większa, jeśli nie poświęcasz mm -hmm. temu retuszowi bardzo dużo czasu. Yy, wydaje mi się, że kiedyś była taka szkoła retuszu, która właśnie każe ci dziubać, zbliżać na 100%, tak, nie tak. wiadomo ile. Jeszcze, jeżeli mówimy o zdjęciach Beauty, takim stricte Beauty, nie? Że masz tylko twarz, aby jakieś żeby większe zbliżenie, że wiesz, to może do jakichś kosmetyków czy czegoś takiego. To okej, okay, no tam musisz tak podziupać, żeby wiesz, to było jak mm -hmm. najbardziej naturalnie, nie jak najbardziej ładnie, gładko, ale też no, naturalnie, żeby ta skóra była skórą. Ale przy tego typu zdjęciach to jest absolutnie bez sensu. No tak, a korzystasz z elitarzformi? Tak. Czyli... Tak, to jest wstępny mój automat właśnie po capture. One. I musisz dużo poprawiać, czy wystarcza ci? To zależy. To zależy właśnie od tego, jakie mam mocne zbliżenie i jaką cerę ma dana osoba. Bo hmm. to jest różnie. Czasami jest tak, że rzeczywiście nie muszę nic poprawiać, a czasami jest tak, że no jest masa masa krostek jeszcze, które gdzieś tam, wiesz, pod, które pod makijażem były fajnie widoczne, inaczej nie było ich za bardzo widać, tak. ale rzeczy, rzeczywiście hmm. na zdjęciu one są widoczne dosyć mocno, tak. bo to jest taki wystający punkt, więc bliżej światła, więc się zaświeci. Hmm. No, ja jestem mega zadowolony, hmm. że kupiłem te wtyczki, hmm. bo to jest inwestycja życia. No, wiesz co, ja, w czas je, ja je kupiłam tak samo jak i one, one sobie leżały. Do czasu, aż pojechałam do Kuby. Więc, więc Kuba, Kuba tak otwiera powiem, oczy. Kuba wykorzysta moje wydane pieniądze, dobrze. No to widzisz. Ale mi się właśnie tak powiedziałem o tym Kubie, że on Ci też mógł otworzyć mhm. oczy, bo to jest kolejny sposób na, takiego, na takie właśnie naukę, pomimo tak. tego, że Ty masz już poziom, nie? Już tak. nie musisz się uczyć, nie ale powodu, to taki, Ci daje powera, nie? nie ma czegoś takiego, Michał, że masz już poziom, że nie musisz się uczyć. Zawsze jest coś, Mm, tak, jak mówiłam na początku, wiesz, że każdy człowiek jest inny, każdy wszystko widzi inaczej. Ja tak samo fotografia jest bardzo subiektywna. A, I tak samo od każdego możemy się czegoś nowego zawsze nauczyć, ale to absolutnie zawsze. Mm -hmm. Gdziekolwiek byś, na jak bardzo wysokim poziomie byś nie był, to zawsze ktoś coś fajnego, mądrego gdzieś dopowie. No tak, uczymy się całe życie, mm -hmm. i tego tak głupi umieramy, nie? życie. <noise> Takie życie. Dobrze, zostało nam jeszcze kilka zdjęć. E, myślę, że e, te mamy omówione. Tak, to już też Przejdźmy może do... E, tu też mamy tak, tak, jeszcze omówione, więc zostało nam... Czy mogę o Oldze opowiedzieć? Opowiedz mi o specjalnie zdjęcia Olgi, bo Olga mm -hmm. to jest osoba, którą ja absolutnie uwielbiam. Mm -hmm. To jest modelka. Modelka plus size, jak widzisz. Mm -hmm. Modelka amatorka, ale no modelka, zdecydowanie modelka. Mm, Olga, powiem tak, ona jest niezwykłą pasjonatką wszystkiego, co jest vintage. Mhm. Ona w ogóle w stylu vintage nawet się ubiera tak na co dzień, bo tak lubi, tak rzeczywiście ma. Musi być kolorową postacią. Bardzo, jest niesamowicie bardzo kolorową, jest niesamowicie bardzo świadomą siebie osobą, co... Powiem tak, mi spotkanie z nią bardzo dużo dało personalnie, takiego rozwoju osobistego mnie jako mnie, jako osoby. A spotkaliśmy się spać na plenerze, w plenerze fotograficznym, bo organizuje plenery fotograficzne w stylu retro, różnego rodzaju. Albo pin-up na przykład robi, albo robi właśnie retro w jakimś tam konkretnym stylu, nie o lata 50., 60 i tak dalej. I wtedy zajmuje się rzeczywiście wszystkim. Dobiera stroje, make-up, tych akcesoriów. Ona ma tyle, że to po prostu głowa mała. Ostatnio właśnie umawiałam sesję, taką też właśnie pani chciała, taką mocną kobiecą, właśnie z perłami, z takimi rzeczami, to mówię, dzwoni do Olgi, mówię, Olga, potrzebuje jakieś naszyjniki perłowe, takie rzeczy. Kochana, już ci wysyłam, nie mam jej w domu, ale akurat coś mam ze sobą, to już ci wysyłam, nie? Więc mhm. to jest tak złoty człowiek i tak fajna osoba, niesamowicie ciepła, że rzeczywiście no, nie sposób nie wspomnieć o Oldze. tak jak mówię, ona jest właśnie modelką plus size, a jest niesamowicie pewna siebie, niesamowicie świadoma siebie, swojej budowy ciała. Mhm. I wszystkiego, że można się od naprawdę bardzo, bardzo dużo uczyć na temat samoświadomości, na temat po prostu polubienia siebie jako człowieka i na temat tego, że wiesz, że wygląd to jest tak, tylko tak naprawdę powierzchowna sprawa. No tak, opakowanie. Tak, tak naprawdę tak. Nie? I, I to jak się czujemy, jak my się sami ze sobą czujemy, tak naprawdę nas później inni odbierają, bo to mhm, rzeczywiście tak, tak jest. No wszystko to, co mówisz, to pokazuje, że faktycznie fotografia też wpływa na twój rozwój osobisty mm, i to bardzo, dość mocno. Bardzo, dużo. A masz też jakieś sposoby na rozwój osobisty poza No język hiszpański wiem, że się nauczyłaś. Tak. I w jakiś sposób jeszcze? Doszkalasz się, chodzisz, robisz coś dla y siebie? Ja Mam męża. O. Zaskakująco. Wiesz co, jak miałam w pewnym momencie takie ak znaczy akcję. W pewnym, gdzieś tam w tej depresji nabrałam takich lęków, że byłam się na przykład wieczorem wyjść sama, a mm -hmm. po prostu nie byłam w stanie wyjść do paczkomatu, pomimo, że miałam go niedaleko domu. Bo, wiesz, bo mówię, kurczę, to już jest ciemno, będzie ciemno i nie wyjdę, wiesz, po prostu mam takie lęki, część dostawałam duszności. To mój mąż, oczywiście, jak ja to się zawsze śmieję, że filozof Kamil, mówi tak: e, Wiesz co, wiesz, kiedy będzie ci lepiej? Wie kiedy? Jak się oswoisz ze śmiercią? I mówię, wiesz, co, dałeś mi radę, weź zejdź mi z oczu. nie? Mm -hmm. Ale rzeczywiście razem ma takie jakieś dziwne teksty że na początku myślisz sobie, że niech on już się zamknie, ale jak zaczniesz to analizować, to on ma naprawdę rację w wielu, wielu przypadkach, więc się śmieję, że mój rozwój kisty, to jest mój mąż. No, a może czasami osoby, które są najbliższe są, mają dużo modrego do powiedzenia. Tak, i wiesz, on też zawsze się śmieje, że ja mówię zawsze, że ja na przykład nie lubię biegać, bo ostatnio jechać mi właśnie na narty i jajcze na, na snowboardzie, a wszyscy mnie na nartach. I też ja mówię, że kurde, ja nie chcę jechać, bo ja nie lubię zimna, wiesz, mi zaraz marzną ręce, nogi, ja po prostu się bardzo niekomfortowo czuję, jakie jest zimno. Dlatego się pytam o temperaturę tutaj, zanim przyjechała. Dobrze, że w studiu mamy ogrzewanie. Nie. Wiesz, nie wiedziałam, czy brać śniegowce, nie i nie. kurtkę. No i mówię, że kurde, że ja nie chcę, czy jest zimno, i wiesz, że już, już zaczynam marudzić, on wyjdzie ze swojej strefy komfortu, to będzie ci lepiej. I wiesz, ja mówię, że ja. Motywator. Ja... No, także, także tak, ale no tak, największego kopa, gdzieś tam właśnie dostaję z tej strony, jednak, no ale. Dziękuję za to bardzo. Ale to bardzo dobrze o tym słyszeć, bo to tak. bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. to doceniam, pomimo tego, że nie zawsze o tym mówię. Dlaczego no, wiesz ile, ile się dowie dzisiaj, a ile mu powiedziałaś na żywo? <laughs> <laughs> Pozdrawiamy również męża. Dobrze, że nie można dzwonić i pytań zadawać. No <laughs> właśnie, szkoda, bo byśmy zadzwonili. <laughs> dobrze, mamy jeszcze trzy zdjęcia. Mhm. E, po kolei. Może najpierw ta sesja. Która? Mhm. Wiesz co, to, to jest sesja w Warszawie, w Tymce, to z Maciusiem się akurat umówiliśmy. Wymyśleliśmy sobie, że wynajmiemy sobie studio i robimy zdjęcia po prostu. Mhm. To była też jedna z pierwszych takich moich sesji TFP i w ogóle poza studiem. Mhm. Jesteśmy jeżdżali terrorysta wtedy do Warszawy, bo z skąta i na łapie parasolkę wielką niosłam. To wiesz, parasolka jak jest zapakowana w tym futeraliku, to ona ładnie wygląda. To wiesz, tutaj cała ja zimą, ten... bo też jeszcze zima była. Bazuka, nie? Tak, 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 no właśnie. No i wiesz, jak ja, ja, jak to ja, mega praktyczny człowiek, nie mogę mieć zmarnowanej ani minuty, więc no dobra, to jak przyjdzie gościa na tę godzinę, to dawać niech przyjdzie pół godziny później, tak gościa się będzie to będę robić Dawida. Mm -hmm. No tak sobie wiesz, tak. zrobiłam sobie maraton naprzemienny, nie? Mm -hmm. No ale bardzo dobrze to. Się nalatałam, powiem ci szczerze. Wiesz, wiesz, jak wygląda Tymka w Warszawie, to studio? Wiem, tak. Nas jest takie dwupomieszczeniowe, więc w jednym pomieszczeniu się Gosia przebierała, w międzyczasie do drugiego leciałam z Dawidem, wiesz, z tą lampą, z tą parasolką wielką, tam robiliśmy ze zdjęcia. Sprzętem, ze tak, no bo tam nie A. ma sprzętu, tam musisz mieć swój sprzęt. Mhm. Więc wiesz, stargałam Atlasa, yy, statywów tylko nie wiozłam, Maciek przywiózł więc chociaż tyle miałam dobrze. No, więc wiesz, skończyłam Dawida, to do gości, nie i tak na zmianę, nie mówię, kurczę, taka sesja trochę na wariata, ale fajne wyszły zdjęcia z niej. Na wariata wymęczające, ale, ale grunt, żeby zdjęcia były fajne, bo. Tak, były to... fajne. To też rzeczywiście była tylko jedna lampa, tak naprawdę, nie? Duży modyfikator, i to robiło robotę. No właśnie to takie zdjęcie nie wygląda jak z tymki. W sensie Tymka, ale nie Tymka. W sensie tak? tutaj nie widać całego tego wnętrza, no, bo, bo, też tam, znaczy, bo to jest może też kwestia druku, nie? bo jest dość ciemne. To jest matowe też dlatego. tego. Ale tak naprawdę tak. tam nie dużo widać, bo są tylko te dzbany rozbite jako tło i to jest ten stolik z przodu tak naprawdę. Nie? Tam w tyłu mm -hmm. były schody zaraz, to było to pomieszczenie. Mm -hmm. a czy ja w tym co nie byłem. Ja tego Aha. widziałem okay. w, w internecie zdjęcia. Ale no, mam nadzieję, że kiedyś mi się y, uda tam dotrzeć. Y, w sumie Maćka też pozdrawiamy, czy nie? Pozdrawiamy Maciusia, oczywiście. <laughs> Jak bez co za zapytanie. <laughs> To jest z kolei Nina. Tak, Nina też jest bardzo fajną osobą. Ona z Warszawy de facto, też do mm -hmm. mnie do Poznania, do Poznania przyjechała. Nina jest tancerką z kolei, ona ma swoją szkołę tańca, taniec brzucha i tego typu egzotyczne właśnie tańce, też niesamowicie fajna, kolorowa osoba. Też jej właśnie kiedyś w trakcie rozmowy, pytam, skąd modeling pomysł na modeling. Ona właśnie mówi, że ona zawsze tańczyła całe życie, aż w pełno momencie gdzieś tam pochorowała się tak dosyć poważnie, że była bardzo, bardzo długo przykuta gdzieś do łóżka. I później właśnie w ramach. W ramach, nie wiem, nie chcę powiedzieć, czy pocieszenia, czy czegoś takiego, ale tam przyjaciele jej po prostu sprezentowali kurs modelingu. Mhm. I mówisz tak, poszła na to i tak, i wiesz, i tak mi mówi, kurczę, spodobało jej się to i rzeczywiście zaczęła ci tam też robić sesje modelingowe sobie, nie? A w międzyczasie gdzieś tam wróciła do formy i zaczęła znowu tańczyć swoją szkołę, otworzyła, więc też bardzo fajna, bardzo fajna, inspirująca osoba przede wszystkim. Nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak kurs modelingu. No. no i akurat jak była u mnie na sesji, to dzwonili do niej ze Stanów z jakąś propozycją, chyba że miała portfolio wysłać gdzieś tam na jakieś też do jakichś teatrów czy czegoś. Mhm. bo instruktora jakiegoś, szukali. A na przykładzie tego zdjęcia jak tu świeciłaś? Pamiętasz? Mm, wiesz co? Pamiętam. Tak, pamiętam. Parasolka z boku i światło wypełniające z przodu za mną. Mhm. Ja czy... przeważnie robię takie dwa setupy, albo to jedno światło najczęściej, albo właśnie takie tak zwane signature light, to jest tam od Felixa Kunza, się tego nauczyłam w sumie, on też właśnie pokazało, że takie jedno światło główne, które ma być najczęściej właśnie z boku, albo tak fajny nartowe jak albo bardziej bokiem jeszcze i światło wypełniające z przodu, takie wiesz, żeby tylko delikatnie wypełnić wszystko, żeby to było w miarę fajne, czytelne, żeby były też um, detale w cieniach. Mhm, żeby nie było płasko, no nie? Tylko tak, 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 tak delikatnie. Tak, tak, tylko delikatnie, tyle o ile, żeby to nie była czarna klatka, jak zrobisz ten zdjęcie z tak. tym samym światłem, ale ale żeby coś tam było. Czyli świecenie tak naprawdę proste, ważniejsze jest tutaj proste. dogranie tak. pozy, tła tego wszystkiego, żeby pasowało. Tak, i... wiesz co, w ogóle robiąc te zdjęcia Cię bardzo mocno skupiam na modelkach, na klientkach, na klientach, żeby ich najpierw ustawić, tak? Żeby dograć co, jak ma być, zanim wiesz, zanim zacznę w ogóle pstrykać te zdjęcia. Mhm. Więc dlatego też tą... Chcą... Te światła najczęściej, właśnie, tak jak mówisz, robię te setupy najprostsze jak tylko jest to możliwe, bo nie zawsze jest potrzeba robienia czegoś więcej, tak naprawdę. Przy tych takich bardziej, nie wiem, hollywoodzkich oświetleniach też miałam, mam trochę takich zdjęć, ale znowu nie tutaj. To tam z kolei też dodaję jeszcze kontry, nie? Wtedy z tyłu, albo jakieś ostrzejsze światło z przodu świecę mocno. I... Mhm. Chociaż teraz czekam na soczewkę Frenele, chciałam sobie kupić, już dwie odesłałam. Odysłałaś? Tak, kupiłam jedną, przyszła. No to wiesz, uha, hanem szczęśliwa, więc zrobimy zdjęcia hollywoodzkie, wiesz, tam soczewka mam teraz to w ogóle będzie już tos. Nie na garnku, tylko na tej soczewce. Ja chcę montować, ona miała jakieś podwójne szkło, podwójną soczewkę miała. I nie mogłam zamontować na Atlasa w ogóle tej, bo Aha. jest za płytko. Ja, ja pierdziele nie wierzę. Zamówiłam gdzieś inną drugą, to się okazało, że to nie była soczewka frenela, tylko jakiś taki modyfikator działający bardzo podobnie, ale to nie do końca było to. Mówię, to ja nie chcę tego, nie? znowu odysłam. Mhm. Więc do trzech razy sztuka teraz doczekać, już. No. Podobno Nanlight ma pasować, zobaczymy. <gry> I masz pomysł na sesję jakieś hollywoodzkie dalej? Tak. takim, takim Tak, wiesz co? to jest w ogóle tematyka takich starych hollywoodzkich zdjęć, czy w stylu starych hollywoodzkich filmów, która mnie najmocniej zainspirowała w ogóle do robienia zdjęć, tak naprawdę. To są zdjęcia, które chciałabym robić docelowo, które chciałabym robić najwięcej, mm -hmm. artystycznie gdzieś tak na tym się wyżyć. O. No, rozumiem. To jest tak super styl, mi się to, on też bardzo podoba. Nawet osobnie podobną sesję robiłem, nie mm -hmm. wiem, czy widziałaś. Tak. To jest takie, taki rodzaj zdjęć, że jak cykniesz, jak mm -hmm. strzelisz dobrze, to tak, dobra robota. Nie? Tak. Czujesz, że po prostu światłowo to jest ugrane, tak. to jest też klimat Ja nic kompletnie z tymi jak w zdjęciami nie musisz robić. Mm -hmm. Tak, właśnie no. o to chodzi. Nie? Klimat się liczy na zdjęciach, nie? To jest, tak. bardzo, bardzo, jest bardzo ważne. E, ostatnie zdjęcie nam zostało. Tak, e... ostatnie zdjęcie, to jest Kasia. E, Kasia też kiedyś właśnie pisała tam na grupie TFP, mm -hmm. e, bo szuka tam fotografa i tak dalej. I, i na że jakby chciała, to niech ten niech się odzywa. No i się odezwała. Myśmy się na sesję, to było w ubiegłym roku ta sesja akurat. Chociaż tą sesję robiłam też pod konkurs, pod tam e, Portrait Masters. E, I właśnie mówiłam się z Kasią i Kasią chwilę przedpisze, że mm, ona przyjdzie z rodzicami, czy nie mam nic przeciwko, bo ona jest niepełnoletnia. jak niepełnoletnia? Ja patrzę na te zdjęcia, mnie nie wierzę, nie? Po prostu w szoku byłam, ja mówię, okej. Okay. Ja Myślę, dawałam przynajmniej 10 lat więcej niż ona miała, nie? Mhm. Najlepszy motyw, skończyliśmy tą sesję, wszystko ładnie, pięknie zrobione, ja tak wiesz on już tam wychodzą, mówię, a fajnie, nie? I tak, ja tak sobie pomyślałam, mówię, kurde, jaka ja jestem stara. I nie wiesz dlaczego, bo tak sobie pomyślałam, oni wyszli, wyszła właśnie Kasia tam z rodzicami, bardzo fajni ludzie, bardzo sympatyczni. Później z Kasią znowu jeszcze robiłam jeszcze jedną sesję. Też TFP robiłyśmy w szkołę taką bardziej miejską. I tak sobie pomyślałam, że cholera, jasne, normalnie na legalu ona mogłaby być moją córką. I człowiek sobie w takich momentach uświadamia, ile ty masz lat, nie? Mhm. To jest straszne czasami, wiesz, bo pracujesz z ludźmi naprawdę w każdym przedziale wiekowym. Wiem. Od rzeczywiście takich bardzo młodych osób, po no naprawdę starsze już osoby. i i wiesz, z każdym jesteś prakty praktycznie, rozwalać ten mikrofon, Możesz. praktycznie per ty i wiesz, no, takiej luźnych, no, na luźnych, takich luźnych, no z luźnymi stosunkami, że tak powiem, a potem sobie uświadam, że o Jezu, lata lecą. No i tam, zawsze młoda piękna, to najważniejsze. Tak. Ważne jak się czujemy, a nie tak. literki do tego, czy znaczy cyferki do tego cyferki. Ja tam mam osiemnastkę w tym roku, więc wiesz. No i bardzo dobrze. W w e życiu. <laughs> Jeśli chodzi o to zdjęcie, to jest światło sztuczne? tak. To jest świecone y, tylko jednym światłem. No, fajna imitacja światła dziennego, uważam. Mhm. Jeszcze to, te, te, te materiały tak jakby tak. imitują troszeczkę firankę, jakbyś popatrzyła tak, tak, z tak, tak, balkon tak, na tak. przykład. Tak, Ale... obzirałam sobie właśnie, że mają być te, takie, wiesz, takie latające, czy miał, miał to ten wentylator rozwi rozwiewać. Po czym mhm. wyszłam do studia, zawsze jestem godzinę wcześniej w studiu, żeby właśnie wszystko poogarnąć, poustawiać, na spokojnie sobie po prostu poczekać. Mhm. I myślę, tak ustawiam, to mówię... Ale jak ja mam to w ogóle przymocować, nie? Tak, mówię, kurde, nie przemyślałam tego do końca chyba. Wiesz, miałam na szczęście bluma takiego, wiesz, z tego sistana raczej. I wiesz, tam jakoś to poprzyczepiłam z jednej strony, z drugiej, ja, ja pierdźę, to, to nie wyjdzie tak, jak ja chciałam. Ja chciałam to jeszcze trochę inaczej, no ale już okej, okay, już musiałam, że tak powiem, pójść na kompromis sama ze sobą, mhm. niestety rozumiem. A w momencie, kiedy powiedzmy masz chcesz zrobić sesję mhm. TFP na jakąś, na jakąś swoją wizję, mhm. to skąd te wizje czerpiesz? Czy masz jakieś inspiracje, czy to jest tak, że sama starasz się wymyślić jakieś zdjęcie, różnie. czy, czy Wiesz, masz modelkę i po prostu mhm. zobaczymy co będzie? Wiesz co? Nie, nie, nigdy nie jest tak, że mam modelkę zobaczymy co będzie, bo jak już idziemy do studia, jak już mam modelkę, to już wiem co ma być, nie w sensie jakiego typu ma być to zdjęcia? jakiego typu ma być to sesja, jakie mają być to zdjęcia. Inspiracje to jest różnie, bo Hmm, inspiracje. Wiesz co? Czasami przeglądam, czasami często przeglądam zdjęcia, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. Aczkolwiek staram się od tego odchodzić, bo im bardziej przeglądam czyjeś zdjęcia, tym bardziej gdzieś tam sobie wbiłam głowę, że a, jestem nie do końca dobra, a to chyba jednak nie, a potrzebuję czegoś więcej, a, bo czegoś mi brakuje, wiesz? Takie błędne koło się sama wpędzam. Więc od, od, od oglądania innych zdjęć po prostu gdzieś tam staram się już odejść. Natomiast inspiracjami dosyć dużymi dla mnie są na przykład Czasem jest tak, że spotkam jakąś osobę, tak? Widzę jakąś modelkę i na przykład rodzi mi się jakieś zdjęcie w głowie. Tak po prostu wiesz, widzę, a ja bym widziała w takim, w takim stylu, bo ona ma taki typ urody. Nie wiem, na przykład w stylu lat 50. załóżmy, tak? Na ja mhm. boku widzę kogoś. Ostatnio moja wizerzystka robiła make-up jakiejś tam swojej znajomej. Nie ja wiem, Boże, no Marilyn Monroe, nie? Ja, mówię, ja jej chcę zdjęcia zrobić, nie? Więc to są tego typu inspiracje na przykład, jak widzę osobę. Yy. Ostatnio mi się też urodziły fajne pomysły, które muszę zrealizować, jeszcze ich nie zrobiłam, bo nie miałam czasu moja najlepsza wymówka. Zrobię je teraz. Do końca maja daję sobie oficjalnie termin. Już się rzekło. To się rzekło, no właśnie. Wiesz co, byśmy z mężem na koncercie mikromuzyka takim symfonicznie. Także była orkiestra symfoniczna do tego. I powiem Ci szczerze, że tak jak zawsze siedzimy gdzieś tam na dole, tak siedzieliśmy teraz na balkonie. I było tak, że na przestrzą przed siebie widziałam po prostu drugi pusty balkon. Jakoś tak siedzimy, tam grali tą muzykę. Tak mnie bardzo mocno inspiruje też muzyka klasyczna, czy też, czy też muzyka symfoniczna. Wiesz, myśmy kiedyś w szkole... Jak mieliśmy lekcje plastyki czy też sztuki, to się nam też puszczał y, utwory klasyczne, myśmy jakieś tam rysunki do tego robić. To mm -hmm. też były częste ćwi ćwi ćwiczenia. I gdzieś to mnie też bardzo mocno rozwinęło pod kątem inspiracji. Że wiesz, na tym koncercie siedzę i myślę mi się obraz robi. Po prostu widzę, wiesz, jakąś tam modelkę, gdzieś tam coś wiruje, coś się robi. I na całe moje szczęście Gdzieś w trakcie tego koncertu, koncertu zabrakło im prądu. Na szczęście dlatego, wiesz, bo jak masz jakiś pomysł, taką wizję, a wiesz, jeszcze musisz dwie godziny siedzieć, nie możesz wyjąć telefonu czy czegokolwiek zapisać, no to na bank zapomnisz połowy rzeczy, nie? To wiesz, póki, to, póki oni cały czas grają, to starałam się jak najwięcej szczegółów zapamiętać tego, co gdzieś tam sobie wyobraziłam. A jak im prąd, odcili prąd na chwilę, to wiadomo, że dawaj telefon, bo miałam akurat tego notat, można rysować Wydałem, muszę szybko sobie naszkicować zdjęcie, widzę, nie? jakie co zrobić. <laughs> Ty jesteś poważna, ja wiem, no, naprawdę nie. Także tam właśnie mam takie trzy pomysły na trzy zdjęcia. Yy, I co jeszcze? No generalnie wiesz, no wszystko to, co się dzieje wokół. Teraz mi się z... Tamara Łempicka. To jest inspiracja, którą mam od bardzo, bardzo dawna. Odkąd w ogóle zaczęłam robić, uczyć się tej fotografii, takiej już na poważnie, yy, to sobie właśnie wymyślałam, że chciała zrobić projekt na podstawie oparty bardzo mocno, inspirowany mocno Tamarą Łempicką. Mhm. Dlatego też mi tak szalenie zależało, żeby na wystawić wystawę dzisiaj pójść na, właśnie do muzeum, tutaj bo akurat jest. No, więc to jest jedna z inspiracji takich mocnych. Yy, ogólnie książki generalnie chyba też. Książki czy filmy, spektakle, takie rzeczy. Yy, urodził mi się też właśnie pomysł wczoraj właściwie na Alicję w Krainie Czarów. Na razie nie zdradzę nic więcej, co konkretnie, ale też taki wydaje mi się, że w miarę fajny. Aczkolwiek to będzie duże przedsięwzięcie, bo łączy się z kostiumami, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, robiłem kiedyś Alicję w Krainie Czarów. Bardzo, bardzo dawno temu. <słuch> I w ogóle z pierwszych moich sesji zniczowych w <słuch> życiu. Wyszło śmiesznie, pokażę ci później. Więcej photoshopa niż co warto. Ale może czasami warto pokombinować. Dobrze, ja mam wczoraj na paznokciach i tak się zainspirowała. mówię Alicja, musi być w krainie Jarny. A no raz, ja. No wiesz, dopiero teraz zauważyłem twoje paznokcie. Ale to. No, musiałam się pochwalić, sorry. No. Nie, bardzo dobrze. Wspaniałe paznokcie, prawda? Mm. <totny> <suszy konkret gry totny> Okej, okay, wracając do fotografii. Mam jeszcze pytanie o to, czy masz jakieś... Opowiadałaś teraz o swoich planach takich właśnie na tę sesję, jakieś inspiracje zopałaś, ale masz takie plany dalekosiężne? W sensie, co będę robić za 10 Oprócz lat? Oprócz wystawy. No na przykład za 10 lat. Co, gdzie byś chciała dojść w fotografii? Hmm. Wiesz co? Jak byliśmy w tym... W, w, w Gdańsku, w Stoczni wtedy, nie? Mhm. Trafiłam zupełnie przypadkiem, ale to absolutnym przypadkiem, chociaż ja zawsze uważam, że przypadków nie ma, na, 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 na występ Marty Machy. Mhm. I Marta mówiła bardzo fajną rzecz, później też zaczęłam obserwować właśnie jej profil i też bardzo często w swoich tam stolicach pokazuję, właśnie, e, mówisz, że jak masz jakieś marzenie, to dlaczego go nie realizować? Że, żeby. Jeżeli coś Ci się gdzieś tam zamarzyło, masz jakiś plan, to pierwsze co zrób, to po prostu rozpisz, co musisz zrobić, bez względu na to, jak bardzo absurdalne on Ci się wydaje. Po mm -hmm. prostu sprawdź, tak? Nie wiem, chcesz polecieć w kosmos, to sprawdź, co musisz zrobić, żeby w ten kosmos polecieć, tak? Jak już rozpiszesz te rzeczy, to potem sprawdź, co musisz zrobić, żeby każdy z podpunktów zrealizować na przykład i tak dalej, nie? I idąc tym takim rozumowania, rzeczywiście ustalając sobie jakieś tam, powiedzmy, plany, bliższe, dalsze i z takich bliższych planów, które już zaczęłam rzeczywiście, które, które rzeczywiście już spisałam i rzeczywiście już sprawdziłam, co muszę zrobić, to są sesje zagraniczne. Na razie pewnie TFP to będą na razie. Które chcę zrealizować właśnie w Dubrowniku, w Barcelonie i jeszcze w jednym mieście, ale nie wiem jeszcze jakim. To sobie już muszę wymyśleć. Więc to już posprawdzałam. Rozczarowałam się, bo chciałam w kwietniu lecieć do Dubrownika. Nie ma lotów. Tak. Z Polski są tylko od czerwca, więc muszę znaleźć po prostu. Pewnie z Berlina będę lecieć. Zobaczymy. Więc to są takie tego typu bliższe plany. Z dalszych planów chciałabym mieć duże studio. Takie naprawdę duże, z prawdziwego zdarzenia... Nie wiem, móc kiedyś szkolić ludzi z tego, być wiesz w tym już tak na tyle obeznana, żeby rzeczywiście móc uczyć całkowicie świadomie ludzi tej fotografii dalej, e, móc prowadzić jakieś warsztaty, hmm, tego typu rzeczy. Zawsze mówiłam ten, że mi się marzy, wystawę, żeby mieć swoją wystawę w Nowym Jorku, ale tak wiesz. To jest takie taki marzenie typu Lot w kosmos, no, ale, Dlaczego? ale jest. Dlaczego? Wszystko jest do zrealizowania. Jak czegoś chcemy, to wystarczy po to Nie? sięgnąć. E, dobrze, to mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. E, Zwykle pytam o to, że, gdyby, że gdybyś miała kogoś mm -hmm. naprzeciwko siebie początkującego i chciała przekazać jakąś inspirującą myśl, co byś powiedziała, ale zadam to pytanie dzisiaj inaczej. Mm -hmm. Gdyby naprzeciwko ciebie siedziała teraz Marlena Kaindua, ale mm -hmm. sprzed powiedzmy 10 lat, jakich błędów byś e, chciała, żeby uniknęła? Hmm. Wiesz co, ostatnio... Jeszcze tylko wejdę ci chwilkę, bo ostatnio też czytam w sub ale z kolei, bardzo ją uwielbiam, też właśnie wystawiała gdzieś tam na Facebooku, na naszej tam grupie nie w Akademii, e, list do siebie sprzed iluś tam lat. Mm -hmm. <laughs> Więc tak mi się akurat skojarzyło. Coś, coś ma wspólnego. Wiesz co, wiesz jakich błędów? E, przede wszystkim, słuchaj, siebie. Nie rozsądku, tylko serca. Tak, to jest taki, no... Coś, co mi ciążyło. może w ten sposób. Wiesz, za dużo bym gdzieś tam w swojej przeszłości nie zmieniała i tak dalej, bo to mnie doprowadzi do tego miejsca, w którym jestem teraz, nie? Mm -hmm. Do tego, jaka jestem teraz, jakich znam ludzi i tak dalej, kogo mam obok siebie. Ale chyba jedną rzecz bym tylko właśnie zmieniał, bym, bym poszła na fotografię, a nie na studia, które kończyłam na chemię. Mm -hmm. Chyba tak. Ja uważam też właśnie, że zawsze powinniśmy robić to, co czujemy, bo to jest chyba najlepszy drogowskaz do tego, żeby być po prostu w życiu szczęśliwym, a nie robić tego, co, no co ktoś od nas wymaga, co się powinno robić, tylko po prostu żyć swoim życiem i realizować siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo e, często może nam się wydawać, że moglibyśmy być lepsi, że mogliśmy lepiej w życiu postąpić, ale po co? Wszystko, co zrobiliśmy, jest po coś. Na pewno nas tak, dużo prawda. nauczyło, i trzeba stąpać do przodu i słuchać siebie, bo to jest chyba najważniejsze. Przynajmniej ja tak uważam. Marlena, bardzo Ci dziękuję za tę e, rozmowę. Dziękuję e, również. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Bardzo, bardzo, fajnie. Spróbowałabyś inaczej odpowiedzieć. Póki nagrywasz, to bierze bardzo. Mam nadzieję, że i naszym odbiorcom się ta e, rozmowa e, podobała. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak, e, jakie macie wrażenia po, po wysłuchaniu Marleny. A także koniecznie zostawcie Miejcie dla Marleny. Dość. Nie bądź ma taka skromna. Zostawcie dla Marleny łapkę w górę. Jeszcze jedna rada. Skowajcie skromność do kieszeni bezprzereklamowana. Dokładnie. Dlatego czekam na Twoją wystawę w Hollywood. Czy tam w Nowym Jorku. <grystanie> Tego ci życzę. Marlena, Miejmy nadzieję, raz. że dożyjemy. <grystanie> bardzo dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadajcie to do, do, do Marleny, Chętnie na pewno odpowie. E, e, I co? Dziękuję. Dziękuję również. <grystanie> Jeśli spodobał Ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z Tobą systematycznie darmową wiedzą.